czarna melewatywa mózgu, wakacyjna, nikogo nie ma, nikomu się nic nie chce. No i tak sobie poczuciłem dzisiaj temat luźny, bo może myślałem, że ktoś przyjdzie, ale tak naprawdę nikt pewnie nawet nie zauważył, bo w Rowie Mariańskim są rurkowce. I poza tym, jak mówię, są wakacje, nie należy się tym w ogóle przejmować, ale dzisiaj rzucę parę fajnych informacyjnych tematów, a jak ktoś chce, to może dzwonić. Numer telefonu 221-228-104 enklawa.net przez Skype. Na YouTube też są rurkowce, przyszło 16 rurkowców i dwie osoby. I powiedzieli, że cześć, witaj Martin, heil Kaczor! Heil Kaczor! Jak się robi jakiś taki... wąsik, czy jakiś inny geścik? Nie wiem, jakie są geściki na Heil Kaczor. Co by było zamiast Sieg Heil, na przykład, jak będzie taki kaczyzm już zupełny? Dobra, nie wiem, można o tym pogadać i można zadzwonić, ale ja już zarzucę tematem, a jeszcze sprawdzę, kto siedzi na Twitchu. Na Twitchu nikogo nie ma, bo Twitch jest od czego innego. O, tu, tu. Twitch jest od ciupania w gierki, a nie gadania. Od gadania nie ma nic. Od gadania to ja jestem. Martin Lechowicz, lewatywa mózgu. I dzisiaj pierwszy temat podrzucę, że Bułkens wygrał w sądzie. Bułkens, chodzą informacje po Polsce o Bułkensie. Bułkens to jest restauracja. Bułkens przez E. O, restauracja, która robiła to, do czego jest restauracja, czyli robiła, nie wiem, bułki? Chyba? Bułkens? Kens bułki, coś takiego. I oni robili to od roku już, czy półtora pracują i stwierdzili, że w dupie mają te wszystkie jakieś dekrety naczelnika państwa, wodza i kogo tam jeszcze, o tym, że masz się zamknąć. Więc stwierdzili, nie mam się zamknąć, ja tu jestem od robienia bułek, a nikt nie ma prawa mi dawać mandatów. Więc podostawali mandaty, nie płacili tych mandatów. W końcu trafiło to do sądu, bo się nie bali. Jak wyszedł Bułkens na tym, że się nie bał i poszedł do sądu? No w sądzie sprawa była taka gruba, bo mieli 23 zarzuty. Ludzie, 23. Nie jeden mandat, 23, ale nie wiem, czy mandaty, tylko zarzuty o łamanie obostrzeń to były. Nie wiem, dostali 23 mandaty w serio? Czy tam 10 mandatów, 5 od sanepidu, coś tam od ministra? Nie wiem, nie wiadomo, nie podają, ale wszędzie w wiadomości, ja tutaj czytam akurat śląskibiznes.pl, powiada, że 23 zarzuty były. No i sprawa się właśnie skończyła. I sąd, jaki był wynik? Od stycznia 2020 roku prowadzili normalną działalność, czyli nielegalną. No sąd powiedział, że ta działalność była legalna, a wszystkie 23 zarzuty były nielegalne. Także Bułkens wygrał z państwem polskim. Brawo! Tak właśnie pewnie teraz, jak przeczytał tego newsa, to tak właśnie zrobił Jarosław, który buduje nową Rzeczpospolitą, która ma w dupie całe prawo i po prostu się rządzi dekretami. Chyba, że ktoś pójdzie do sądu, to się nagle okazuje, że jednak sąd stwierdził zgodnie z prawdą, że wszystkie te dekrety, maseczki, epidemia i sanepidy, wszystko to jest nielegalne. I Bułkens poszedł do domu. I nie ma już czego właściwie. Wszystko dalej zostało, tylko Bułkens sobie działa. No i tak dostaje tchórz po dupie, jak to był restaurator i poddawał się sanepidowi i wszystkim tym mandatom. I zamiast normalnie sprzedawać to, się bał i się zamknął, no to dostał w dupę. Restauracja sobie działała, miała klientów, a teraz się okazało, że wszystko było legalne. I wygrała. No i to są ludzie. Także jest na liście Hall of Fame restauracja Bułkens w Katowicach i ja tam pójdę, jak tylko będę w Katowicach, żeby uhonorować ukłonem do ziemi oraz kupieniem bułki. Kęsa bułki od Bułkensa. Niech żyje Bułkens. Jest ktoś w Katowicach? Niech idzie pogratulować do Bułkensa, bo musieli się nastresować ci ludzie. Z 28 czerwca to jest wyrok, a jest lipiec 5 dopiero, więc niedawno, tydzień temu chyba około. Sąd rejonowy w Katowice Wschód zarządził.
Policja zarzuciła restauracji złamanie przepisów 3 rządowych rozporządzeń i postawiła policja 23 zarzuty, więc to był proces policji przeciwko Bułkensowi, a nie odwrotnie, jak to zwykle bywa. Wszystko jedno, sąd i tak stwierdził, policja, pocałujcie mnie w dupę, co jest, nie jest takie częste w sądzie, dlatego że sąd zwykle jak, no bo musi w sumie, sąd zwykle jak jest sprawa policja kontra ktoś tam, to policja ma większe zaufanie, jest do przodu zawsze, no bo no trudno, żeby państwo sobie samemu nie wierzyło, nie? Więc organ państwa przeciwko człowiek na ulicy, no to wierzy się organowi jednak. No tutaj organ poszedł, 100% przegranej, 23-0 dla Bułkensa. Milicja niech się pocałuje w dupę i powinna w ogóle chyba trochę, może nie wiem, przeprosić? Jakby ci ludzie tam byli, jacyś ludzie, co są na poziomie, co to ja w ogóle, ja nie wiem, czemu ja mam takie wymagania? Ja w ogóle jakiś jestem dziwny. Wymagam od jakiejś milicji, żeby się jak ludzie zachowywali. No ale jakbym ja był jakimś szefem organizacji, grupy, urzędu i zarzucił komuś 23 zarzuty, a potem sąd by 23 wszystkie oddalił, to bym powiedział chociaż, no dobra, sorry. Coś żeśmy przesadzili może, no bo to już jest, to już jest taka nawet nie porażka, to już jest wstyd. To jest dziadostwo, co to jest, no. No i wygrał ten Bułkens, no i fajnie jest. No. Zaczęło się 15 stycznia, nie, 2021, nie od 20, 21. Zaczęły się te procesy i już po pół roku, 28 czerwca okazało się, że to był sąd w sprawie wykroczeń. No, że wykroczenia nie ma, milicja jest głupia i precz z milicją. Dobra, na czacie są ludzie. Jakub Wąsek, cześć. Bułkens mówi, ma dobre bułki. Jadłem, jak wszystko inne było pozamykane. Brawo. Michał przed, nagraj wtedy film z tego. O czym ty mówisz? Nie wiem, muszę po kolei. Paweł mówi, Martin, do obiadu. Zasiadłem właśnie, mówi do mnie. Nie rozumiem, co się dzieje. Na YouTube jest czat i ja go odczytam teraz. Dzień dobry, wieczór. Pan Rafał mówi, cześć. Marian, moralizator, też namęczanin mówi. I to ja. Wiktor mówi, proszę nie przeklinać, bo słucha mój synek. Dobrze, ja nie będę. Chyba, że, a mogę na przykład robić tak. Zamiast powiedzieć coś tam, to ja powiem mać. O. To będzie tak. Albo może jakieś takie mać. O, to będzie lepsze. Jak ktoś będzie chciał zakląć. Nie, jak ktoś to se zrobi, co chce. Bo można dzwonić i mówić, co się chce. Ale pamiętajcie, ja tylko mówię. Ja nic nie mówię, że są zasady, nie ma zasad. Ale ja tylko mówię, że Wiktor ma prośbę, że proszę nie przeklinać, bo słucha mój synek. No i możecie być nieczułym na los synka Wiktora, możecie pokazać, że jesteście czułym. Jak to chcę? To nie państwo. Dobra, dobry wieczór. Bartosz przychodzi, Michał przychodzi, no i można zacząć ciekawsze newsy. Drugi news mam. Tada! Gdzie mam tutaj po drugie? Było takie coś. To był news. Po primo. A teraz jest news. Po secundo. I on jest o San Francisco. Józiek, mój się Boga. Co teraz będzie? Nie wiem, dlaczego to akurat się klikło, bo bez sensu. Dowiedziałem się, ile wydaje San Francisco, czyli państwo, albo może miasto właściwie, na bezdomnych, nad którymi się pochyla. Od tego są bezdomni, żeby się nad nimi państwo pochylało i pomagało im państwo i pokazało, że jest potrzebne, i że bez niego by sobie nikt nie poradził. Więc w San Francisco miał problem z bezdomnymi pod tytułem, że sikali, gdzie popadnie. I tak naprawdę robili kupy. No kupy to już jest trochę przesada. Bo że sikają, to wiecie, to cała południowa Hiszpania to jest zasikana. To tam to śmierdzi, jakby tam same koty mieszkały. Wiem, by mieszkałem. No i ja mam mały, słaby węch, ale Dominika mówi, że to jest w lecie, to tam jest ciężko wyżyć, jak się ma nos. I no, ale tam już były numer 2 leciał po ulicach, więc państwo powiedziało, no dobra, dobra, coś pomożemy, pomożecie, pomożemy. I państwo pomogło i zbudowało im wioskę bezdomną taką.
I w San Francisco była... najpierw to w ogóle zrobili kible publiczne z cieciem, żeby tam pilnował porządku. Wyszło z tego $30 za... nie za kibel, koszt tego. Wyszedł $30 za spukanie. Czyli każde wychodzi, takie 100 zł, nie? 100 zł od kibla, od ściągnięcia za spuczkę. Taka cena wyszła. Trochę to słabo, nie? Więc zmienili zdanie, myślę, że trzeba coś innego wymyślić, bo coś za drogie te kible, najdroższe kible świata zrobiliśmy dla bezdomnych. $100 za spłuczkę to trochę się robi bez sensu. Więc teraz zrobili, stwierdzili, pomyślmy, jak to lepiej państwo zajmie się biedą i bezdomnością, żeby mieli gdzie srać ci biedni ludzie. No to wzięli $18 milionów teraz i zbudowali Safe Sleeping Villages. Które te wioski mają kible, prysznice, trochę coś żarcia, meals i security. Ale to wszystko jest w takiej wioseczce, gdzie można rozbić namiot. Namioty zbudowali, po prostu namioty z kiblami. No i żeby sobie bezdomny poszedł, wlazł do namiotu, zrobił sobie kupę tam, gdzie trzeba, nie na ulicy i już. Cena $18 milionów. Problem w tym, że wygląda to dobrze, jak się tak patrzy na oko. Brawo państwo! Jest moje brawo! Wszyscy jesteśmy ludźmi, a brawo Ziemia jest naszą planetą. Tak, bardzo piękne było i brawo. Brawo dla państwa. I czego ja się, Martin, znowu czepiam państwa? No dobrze, że zrobili. To chyba fajnie, nie? Że są bezdomni, coś się z tym robi. Nie, no fajnie, ja się zgadzam, tylko że tam było tylko 260 namiotów. No to tak dużo znowu nie jest. Przypominam, $18 milionów wyszło. I teraz problem na tym polega, że jakby tak podzielić, no 260 namiotów, w których jeden namiot dla bezdomnego i $18 milionów podzielić, to wychodzi, że ten koszt tego wyszedł $70 000 za namiot. $70 000 od namiotu. Tyle kosztuje namiot, gdzie można się wysrać, zbudowany przez państwo. No i teraz możecie sobie sprawdzić, że w San Francisco wynajęcie mieszkania samodzielnego w San Francisco średnio kosztuje $35 000, jak w mordę szczelił. Czyli państwo wydało na namiot dla bezdomnego dwa razy więcej, niż jakby mu dać pieniądze, żeby se wynajął własne mieszkanie. Ze wszystkim, z kiblem, z ogrzewaniem i w ogóle wszystkim. Za to, inaczej mówiąc, co państwo da bezdomnemu, nie, za to, o, za normalne życie z wynajęciem mieszkania kosztuje dwa razy mniej, niż koszt państwa, żeby zrobić namiot. No, więc masz do wyboru. I ogólnie to są Amerykanie, to nie są, wiesz, jakaś Polska, tylko ta totalnie niezorganizowana i korupcja za korupcją. Amerykanie, no ale to państwo. Państwo jest państwo w każdym państwie i widzicie, jak to działa. Więc ja to tak mówię, bo tu czasem ktoś się zgłasza i mówi, ostatnio chyba tydzień temu dzwonił gość, on powiada, jak to by było dobrze, jakby państwo się tam czymś zajęło. To ja ci mówię, że się pewnie zajmie, nawet dużo ludzi będzie miało pracę. Tylko państwo za to, co normalnie byś, jakbyś normalnie mógł sobie wynająć mieszkanie na rok, to państwo ci da za to namiot. Za te same pieniądze. Pół namiotu. Pół namiotu albo mieszkanie. No to się zdecyduj. Państwo nam daje i mamy pół namiotu na łebka, a państwo nam nie daje i mamy mieszkanie z sypialnią w San Francisco. No, ja mam z tym problem, a że państwo tam ratuje i tak dalej. No było super, pod warunkiem, że to ty za to płacisz sam, bo ja nie będę marnować pieniędzy jak kretyn. To znaczy będę, bo jestem zmuszony, ale jeżeli mnie zapyta ktoś o zdanie, czy ja głosuję na faceta, co chce zbudować pół namiotu, czy wolę rozdać te pieniądze po prostu w cholerę bez
urzędnika i niech se wynajmą mieszkanie i tam se srają, to ja bym wolał bez urzędnika i rozdać już te pieniądze, bo to i tak się bardziej opłaca niż państwo pomagające bezdomnym. Informacja pochodzi ze strony sovereignman.com, jak ktoś sobie chce sprawdzić z bloga, zacytowano tutaj. No, a pełną historię możecie znaleźć na stronie, jaka to jest, sfchronicle.com, bo ją tam opisali, więc no, tak żeby było jasne, a okej, okay, no i tyle. Słuchacie lewatywy mózgu. Enklawa! Tu można mówić głośno! Tak, albo na przykład. Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie, to jest piękne. No, to przejdźmy do tematu głównego, podstawowego dzisiaj. I po tertio? Po tertio to ja dzisiaj chciałem opowiadać. Nie, jeszcze, news po tertio jeszcze. I po tertio? Po tertio mam tutaj pismo, które was może zainteresować, bo możecie go używać w Polsce. Gdzieś w Anglii, gdzieś tu miałem, a tam leży. Jakby wejściówkę omijającą COVID do sklepów. I to jest taka plastikowa plakietka z rysunkami słonecznika. I z powodu jakiegoś, jak ludzie tylko widzą tego słonecznika, to natychmiast zapominają, że są jakieś zasady, covidy, maski, szczepionki. Wchodzisz wszędzie, robisz co chcesz, nikt cię nie pyta o nic. Magiczne coś. Jakby nie działało, to jest jeszcze zaklęcie w wersji audio. Mówisz exempt. I to działa coś, jakby Harry Potter powiedział Expelliarmus! I wtedy wszystkim maseczki wyszczeliwują w górę i lecą na ziemię, a ty możesz chodzić i kupować, co chcesz. Coś takiego. To są zaklęcia brytyjskie. W Polsce są inne zaklęcia, więc nie próbuj nic tam ze słonecznikami kombinować. Ale właśnie wiem, jakie. Zaklęcie odkrył Krzysztof, dziękuję, który nadesłał mi tu do audycji inny dokument. Jest on właśnie tym zaklęciem. Przygotował sobie, mówi, w 5 minut i wydrukował. Proszę bardzo, tak wygląda. Inny dokument potwierdzający trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Taki tytuł dał. I ten tekst wydrukowany z pieczątką z ziemniaka, czy z jakiejś, nie wiem, z złotówka z PRL-u, czy jakiś orzełek jest, to jest kompletny bełkot. Nic tam nie ma, sam go se napisał, sam se go podpisał. No i teraz, jaką wartość ma taki dokument, się mnie zapytasz? Absolutnie żadną nie ma wartości, ale fajnie brzmi i dobrze wygląda. Już sam tytuł, inny dokument, jest kompletnym kretynizmem i się zapytasz, jakim trzeba być neandertalczykiem bez mózgu, żeby w ogóle to zaakceptować, że jako coś innego niż żart. No bo to nie wygląda jak żart. Patrz, jak ładnie wygląda. No tam w oryginale nie ma tego czarnego zamkniętego, tego czarnego tutaj, nie? Tylko jest tam no, podane dane osobowe. No i się zaczyna tak, że dokument niniejszy potwierdza, zgodnie z paragrafem 25 ustęp 4 punkt 4b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i nakazu w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dziennik ustaw 2021-861, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa u obywatela, prawda, i tu lecą dane osobowe. I na końcu jest napisane, niniejszy dokument wydany został w związku z paragrafem 26 ustawy 7 Rady, dobra, i dalej się możecie wyobrazić, co tam dalej w tym bełkocie leci co w ogóle tam jest napisane? Tam jest napisane, nie mogę zasłonić ust i nosa. To jest treść. Ale ona jest napisana w formie magicznej, która jest akceptowana w polskim Hogwarcie. Proszę bardzo, jeszcze żebyście mieli to przed oczami. I tam już eksperymentalnie Krzysztof napisał to i poszedł do sądu okręgowego. W Katowicach akurat, ciekawe. Wszedł do sądu, a tam go cieć łapie i mówi, czy ma maseczkę. Więc Krzysztof, autor tego magicznego dokumentu, mówi, nie mam. Więc cieć postanowił ściągnąć funkcjonariusza policji,
Nie wiem, dlaczego mówi policji, to jest milicja, ale niech będzie, bo mają napisy fałszywe, policja, to dlatego. Ludzie myślą, że to jest policja. Napiszesz policja, to myślisz, że jesteś policjant. No to niech cię będzie. Więc tak, zawołał milicjanta i milicjant nie wiedział, co zrobić, więc dostał ten dokument właśnie. I no i był zadowolony i puścił. Koniec historii. Nie wierzę, ja już w nic nie wierzę. Ja jestem totalnie niewierzący. Przestaję wierzyć w cokolwiek już na tym głupim świecie, pełnym durniów zupełnych. Nie wiem, czy to ze śmiechu, czy tak uczą teraz urzędników, że nie puścił po prostu. No i jak to inaczej wytłumaczyć niż magią, to ja nie wiem. Tak. No i teraz macie jakieś pytania? Nie mam pytań. Na czacie się pyta, kto się mnie pyta? Pyta się Enzo, szczepisz się na COVID? Mnie się pytasz? Nie szczepię się, po co miałem szczepić na COVID? Jaki to sens jest? Ja już miałem COVID. To ja co, mam się szczepić na to, na co już jestem odporny? Jaki to jest sens w ogóle? Nie wiem, że mam pełno przeciwciała, mi tu wszystkie krążą. To po co mi następne? No mogę, ale to w ogóle nic nie da. To po jaką cholerę? Bez sensu. Nie wiem. Dobrze. Więc to są newsy dzisiejsze 3. Głupie dosyć są i jestem ciekawy, co myślicie o tym. No, może ktoś zadzwonić i powiedzieć, że też nie wierzy, albo że zna inne czary w Polsce. Nie wiem, są jakieś inne magiczne papiery. Więc ogólnie to ja wniosek mam taki, że w Anglii działają plakietki magiczne, a w Polsce magiczne formularze. No można się było spodziewać. No. Tak. Wiktor przypomniał scenę z filmu, to był Miś, czy coś tam innego, pewnie Rozmowy Kontrolowane, gdzie jak jeden facet chciał wejść do strzeżonego miejsca, to wydrukował sobie plakietkę od kółka dmuchanego i poszło, bo brzmi bardzo urzędowo, no brzmi urzędowo. Cześć, komentarzyk do newsów, masz jakiś? Tak, komentarzyk do newsów będzie, Ork z tej strony się melduje, ja już dzwoniłem tydzień temu. I było mi bardzo miło. W Katowicy jestem, ale od razu przed zapytanie nie byłem w bułkę się nigdy, bo trochę taki, ja sam przypominam bułę, wiesz, to nie mogę za bardzo po różnych takich fast foodawkach chodzić, wiesz. Aha. Słuchaj, ja ci chcę ci powiedzieć trochę o bliskich spotkaniach, jak ty mówisz, z milicją. Mhm. Niestety nie moich, ale w Katowicach kiedyś była taka chryja, że to nawet pisali o tym po gazetach, mówili w telewizji, że policja se pomyliła mieszkania. Piętra pomyliła. Było. Słyszałeś o tym, że się zasadzali na bandytę, ale lepsze, bo był wtedy wyrok, ja sobie po prostu o tym przypomniałem, bo ty mówiłeś, że Bukels wygrał z milicją, a wtedy było, że policja wygrała w sądzie, bo się okazało, że kobieta, którą rzucili na glebę, wiesz, stój policja, nie ruszaj się. To nie był film Patryka Wegi, tylko to było życie, nie? I kobieta straciła, przepraszam, baba, nie powinienem tam, ta pani, Bogu ducha winna, straciła zęba i się według wyroku sądu niezawisłego Rzeczpospolitej na tego zęba sama wybiła. I to jest, się wydaje śmieszne, ale wiesz, nigdy nie znasz dnia, ani godziny, Martinie, czy ci o 6 rano, czy jakaś antyterrorka nie pomyli piętra, proszę ciebie, wiesz, to jest jedna rzecz z Katowic. Druga rzecz z Katowic, to jest też dokładnie o tym, co ty mówisz, tutaj, no, że tam budowali, przepraszam, bo to jest, te rzeczy, które ty mówisz, to są czasem, nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale no, nie, ja mam te same trudności. Cieszę się, że nie jestem sam, bo ja nie wiem już, że... ci powiem, no, że w Katowicach jest rynek. To znaczy coś, co... Wiesz, rynek to mi się zawsze wydawało za dziecka, że to jest takie, że powinien być ratusz, wiesz, tam jakiś kościół, coś takiego. Rynek to jest, wiesz, w Krakowie, nie? A tu po prostu jest taki plac, akurat, wiesz, tramwaje przejeżdżają i jest... I jest dwa domy towarowe z postkomuny akurat i ten, no i taki plac, taka betonoza, nie?
Oni tą betonozę tutaj postawili kible akurat między innymi, jak koło tego płynie rzeka. I myślisz, że akurat panowie medele, akurat czy oni chodzą do kibli, które są za darmo, żeby skorzystać? Nie, oni leją do rzeki. Rawa płynie akurat przez Katowice i oni, wiesz, dzieci akurat małe, tu różni tacy, a tu pan akurat bierze akurat i ten. To jest akurat, jeśli chodzi o menel fiction, akurat tak, to takie rzeczy się dzieją. W dużym mieście, dawnym mieście wojewódzkim. I to jest właśnie, ktoś postawił kibel akurat, wiesz, za dużo pieniędzy, za ile? Nie wiem. Pewnie nie za tyle, co czasku akurat w Warszawie te palety akurat jakieś tam. No było też coś takiego, strefa relaksu, jakbyś chciał sobie spalinami pooddychać w środku Warszawy, nie? Za 2 miliony złotych, nie? No to i no, tak to tanio, jest... no widzisz, w Ameryce robią no, a na gorzej. Koniec jeszcze... Na koniec ten inny dokument, to znaczy ja ci powiem tak, ja jestem troszeczkę przerażony tym ilością takich fejków akurat, które ostatnio się rozpuszczenia, bo tu jest tak, ale to tylko dowodzi, że mamy państwo z dykty akurat, że to nie jest jakiś... Jest z dykty, taki... to nawet nie jest już... No dokładnie. To znaczy dobra, to chciałem powiedzieć akurat z kaka i z patyków akurat, o taka technologia akurat, z tego to państwo jest zbudowane, bo to jest tak, ja ci powiem, akurat z jednej strony akurat jest jakiś akurat pan ten, oni się nazywają suwerenni Polacy, suwerenni, wolni Polacy, zawodowy Polak, jakiś pan zawodowy Polak, który ma dekret akurat, że w ogóle anuluje wszystkie, on się nie zgadza na instytucje państwa polskiego. Tutaj prezydent jakiś udawany, Jan Potocki, wydaje dowody osobiste za 400 zł akurat i konto płatność w Wielkiej Brytanii. Jeżeli komuś się zaświeciła lampka, jedna, druga, trzecia, akurat dlaczego koleś, który się podaje za prezydenta i mamy mu płacić za dowody suwerena, akurat, to jest już kolejny jakiś akurat dowód, którym ktoś się akurat legitymuje przed policjantem, a ten biedny policjant po jakiejś unitarce, po jakimś szkoleniu akurat nie bardzo wie, no i potem dziwić się, że się z niego wyśmiewają akurat, bo świat idzie do przodu, a oni tylko wiedzą, jak spisywać ludzi akurat i ten. Nawet nie, no szkoda słów. Szkoda gadać. Widzicie, jak to jest zorganizowane. Także to, co mówię, to nie jest fake news. Macie tutaj nie. To zdjęcie. Się dzieje. To się po prostu i działa. Tak. To się dzieje, akurat, że są jacyś, wyskoczy jakiś akurat koleś, który się za prezydenta podaje, jakiś, to nie wiem, czy ty słyszałeś, że jest taki akurat Zbigniew Potocki. Nie. On kiedyś mówił, że jest hrabią Potockim, ale mu inny pan Potocki powiedział akurat, że no... Ja tego nie wiem, jest jakiś alternatywny jest prezydent. Taki człowiek, tak? Znaczy to jest grubsza sprawa, bo ten pan Zbigniew Jan Potocki to jest jeszcze jak była emigracja, wiesz, jak był rząd emigracyjny kiedyś tam, dawno, wiesz, druga wojna po wojnie tak, w Londynie. Domyślam się, że tam się powołuje na jakiś było... tam... Dobra, to tam już nieważne. No to jest jakiś pan, który się nie, bo on uważa, że trzecia RP jest nieważna, że ważna jest no dalej tak druga RP, że to wszystko, co było, że tylko dlatego, wiesz, że jakiś tam prezydent nie przekazał dobrze tych akurat insygniów władzy akurat Wałęsie, wiesz? Więc to jest grubsza sprawa, to nie jest taka, wiesz, jakaś, że koleś wyskoczył, wiesz, jak Filip Skonopi, tylko to jest na serio grubsze, ale do tej dobra, pory... Dobra, nie, ale to teraz to już jest dla cyrku, nie? Wiadomo. No, bardziej mnie interesuje, że w codziennym życiu milicjant nie potrafi rozróżnić prawdziwego dokumentu od do jakiegoś dupera. No jak nie prawdziwy? Jest orzeł, akurat jest ten, widzisz, ktoś się podpisał, podpis nieczytelny, nie wiadomo nawet brzmi ten. Widzisz, jak ja dostaję akurat pismo od administracji, to no też do jakiejś osiedlowej chodzi o to, że tam nie wiem, że mam zapłacić akurat dodatkowe tam za domofon, albo że za wywóz śmieci, to jest, tam są jakieś paragrafy, co mi grozi w ogóle, to brzmi jak no tak, bo to fajnie brzmi, to chodzi o brzmienie, nie o treść. Jakby Vincent Jules z Pulp Fiction przyszli akurat po gruszki jakieś mi akurat, a nie dozorczyni przynosiła papier z ADM-u, tak to wygląda akurat przecież, nie? Dobra, okej. A jeszcze na koniec jeszcze ci powiem zupełnie taką ciekawostkę, bo tam mówiłeś o tych bezdomnych, że coś w Polsce, i to jeszcze dawno, w XIX wieku,
kurodziówka, jak jeszcze nie było kurodzia, nazywała się Zupka Rumforcka. Zresztą jaka? Nie tylko Rumforcka. Hrabia Rumford wymyślił coś na, to jest skrzyżowanie grochówki z tym, z zupą z kaszy, z krupnikiem, akurat, wiesz. Chodzi o to, żeby śmieciami, akurat biedotę, tanio zrobić dużo pożywnego jedzenia na zimę. No wiadomo. O to chodziło. To potem się okazało, bo to było to Stowarzyszenie Zupy Rumforckiej w Warszawie, to się jakoś tam nazywało, żeby tym biednym akurat ludziom dawać. Się okazało, że to koszty akurat duże generuje. Się potem okazało, że łomatko, tak jaka tam była korupcja, że musieli to przed, to powstało między, jakoś po powstaniu listopadowym akurat bodajże. Ja nie jestem z Warszawy, ale ja po prostu czytałem o tym akurat kiedyś. No. To przed styczniowym, czyli 30 lat akurat, to nawet nie ten, trzeba było zlikwidować, bo było strasznie, nie opłacało się tego utrzymywać. O, ciekawe. Bo na duże pieniądze, żeby, nie wiem, 100 osobom bezrobotnym jakimś tym i to nawet nie dawać posiłku, tylko sprzedawać taki posiłek za parę groszy. Ale jest, mówię, to była taka, zasada uniwersalna, że państwo robi bardzo, bardzo drogo, super drogo, te same rzeczy, które się robi prywatnie. Tak, i tak to musi działać. To było, jak widać, już wcześniej. Także to pewno, to się nie, że tak zacytuję Kazika. Trzecia Rzeczpospolita Polska Ludowa, to samo od nowa, to samo od nowa. Marcinie, dzięki wielkie za możliwość się pogadania. I ten akurat miłego tygodnia. No, dziękuję bardzo. Trzymaj się wakacyjnie. Super. No to na razie. Policja przynajmniej do ludzi nie strzela, przynajmniej od razu. Akurat nie, tego, to, nie pałują nawet. No, nie pałują nawet, ale czy nie? Ale ja ci powiem jedno, to jest fajne, że u was akurat w Anglii można, jak coś ci się stanie, ej, coś cię zaboli, coś tego policja, akurat, ej. I cię nie spałuje, bo cię nie będzie rozumiał na przykład, co mówisz, akurat, wiesz? W Polsce, no, ja bym się dał. W Polsce kiedyś było, jak straż miejska, jak ktoś umierał na zawał, na ten straż miejski, to było, to jest bardzo fajny organ, to jeden dzwonił po karetkę, a drugi stał i się patrzył i chłop akurat szedł na zawał, zanim karetka po 10 minutach przyjechała. Tak, to tak działa. To tak działa w Polsce. Akurat, nie przeczę, że tak było. No. Dobra, trzymaj dzięki, a drugi telefon. Na razie, cześć. Na razie. I od razu odbieram drugi. Cześć! Cześć. Co ty myślisz na te, o tych sprawach? Albo o nowej jakiejś innej sprawie? Nie, o tej. Tak krótko i pokrótce, bo siedzę na kiblu. O, właśnie ja bym poszedł, ale bym poszedł na kibel. No to myślałem nad, żeby przerwać audycję i powiedzieć, wiecie co, idę srać, ale dobra. Przeszło. Jestem w łazience, więc może być pogłos. Ale jakbyś miał spłuczkę, mam nadzieję, że u ciebie nie kosztuje 100 zł za spłuknięcie. Zapuknięcie? No, tak. Na temat może. Na może temat poproszę, tak. Więc chciałem zwrócić uwagę twoją, ty wiesz, a może część osób wie, a może część osób nie wie. Jeżdżę pociągami, tak? On jeździ. Przez parę lat w charakterze konduktora, obecnie od paru lat w charakterze kierownika, tak? Awansował. No i mam dużą styczność z... COVID-em. Dokumentami, proszę pana. No. I teraz moje pytanie do ciebie jest takie. Jak myślisz, ile urzędowych legitymacji, wzorów, dokumentów urzędowych, polskich, ja nie mówię tutaj o jakichś tam legitymacjach prasowych, legitymacjach firmowych, tylko w takich typowo ustawowo ustanowionych, jakichś aktach prawnych, polskich dokumentów prawnych. Ile jest? Ile istnieje takich legitymacji różnych? Takich, tak, co tam ze zniżki. To będzie no. Bo tam widziałem, że lista ulg jest duża, to ja powiem, będzie no ze 20. Będzie ze 20? No, ze 200. Ze 200? Lekko 200, bo bierz pod uwagę, że nie każdy dokument poświadcza ci zniżkę, a dokumentem jest. No tak. Jest grubo... Ponad, z tego co tak kiedyś czytałem, to jest około 500, nie? Ale takich, powiedzmy, w obiegu około 200 różnych sztuk. I przykład daję ci teraz. Jest legitymacja szkolna. Myślałbyś, co dziwnego, tak? No tak, po staremu to jest jeden było tak, wzór. Że
No, taka legitymacja szkolna teraz już jest w dwóch wzorach już, bo są i legitymacje plastikowe, i te papierowe stare. Aha, okay. Ale powiedzmy na razie o tej starej, papierowej, tak? No. No i okazuje się, że już inna będzie legitymacja, bo wprowadzili obowiązek numeru PESEL wpisywania, więc już masz dwa wzory, no. Tak? Bo bez miejsca na PESEL, to wtedy PESEL jest wpisany po drugiej stronie i podbity pieczęcią, bo wiesz, pieczątka święta rzecz. No to już masz dwa. Potem się okazuje, że szkoły policealne, takie, które działają na zasadzie legitymacji uczniowskiej, ale w trybie semestralnym, będą miały z tyłu dwa razy więcej kratek na pieczątki, no bo się przedłuża to miesiąc, to nie co miesiąc, tylko co semestr, a nie co rok, tak? To już masz trzy rodzaje legitymacji. I teraz tak, po staremu była legitymacja żółta. Bo normalnie była taka różowa, kojarzysz temat, tak? Dobra, tak. Żółta była dla osób niepełnosprawnych. Aha, jeszcze dla niepełnosprawnych. Tak, bo dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast ktoś doszedł do wniosku w Ministerstwie Wszystkich Świętych, że tak właściwie to takie dzieci się mogą czuć poszkodowane, jeżeli muszą wyciągać taką legitymację żółtą i może być im przykro. No. Więc zrobili tak, że legitymacja osoby niepełnosprawnej to teraz jest, go tak będę szył na bieżąco, czyli ja powiem mniej więcej jak to, żeby chodzi o, na czym jest różnica, bo ja dokładnego numeru nie pamiętam. Ale jak odwrócisz legitymację, to w lewym dolnym rogu masz takie napisane MEN, kreska, coś tam, 103, kreska, 2000 coś. I to jest numer wzoru tego dokumentu. Aha. I ten wzór dokumentu jest legitymacji normalnej, a potem masz drugą legitymację, która identycznie wygląda z zewnątrz i masz MEN, czyli tam pewnie jakieś Ministerstwo Edukacji Narodowej, kreska coś tam, kreska N i dopiero kreska numer. I ten N to jest oznaczenie osoby niepełnosprawnej, tak? Aha, no bo inna zniżka przysługuje osobie niepełnosprawnej, inna przysługuje osobie tam powiedzmy pełnosprawnej. To co, ty musisz o tym pamiętać? Tak, i ty musisz to wiedzieć, dobra? Bo to zaraz będziemy wszystkich 200? Musisz znać te wszystkie numery, tak, na pamięć? I na każdej z tych legitymacji masz bardzo dużo różnych niuansów. Na przykład legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do zniżki, ale tylko w stopniu znacznym. Bądź w stopniu znacznym, ale ze względu na narząd wzroku. Ale nie masz napisane na legitymacji ślepy, tylko masz symbol 0N, 0 albo jakiś tam numer. Musisz jakiś taki tajemniczy kod znać, tak, na pamięć. To wszystko są tajemnicze kody i ty musisz to wszystko wiedzieć, nie? Co więcej, ciekawostką taką, to już jest takie trochę by the way, ale legitymacje szkolne, ten taki blankiet różowy, to jest jeden z niewielu dokumentów na świecie pozbawiony jakiegokolwiek zabezpieczenia. To jest zwykły karton, nadrukowany w różowy wzór. No tak, to tak. I niektóre szkoły się wycwaniły, żeby oszczędzić 5 zł, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej sobie liczy za te kartoniki bardzo dużo hajsów, to oni sobie po prostu sami to drukują. Do tego stopnia, że już dzieci nie muszą przynosić zdjęć, tylko oni biorą po prostu... Z Facebooka. Dzieci przesyłają zdjęcia na maila. I oni drukują taką legitymację. Oczywiście oni to drukują na takim najtańszym, najbardziej gównianym papierze do dupy. No i później taki, wiesz, chłopak wyciągnie tą legitymację dwa razy i ona się cała wytrze, nie? Zdjęcie nadrukowane, wiesz, w jakości rozkładówki z Gazety Wyborczej, no i fajnie. Więc generalnie to dobra, to teraz ja mam pytanie, dwa pytania. Po pierwsze, czy wy macie jakiś kurs czy trening tych legitymacjoznawstwa? A drugie pytanie... Czy jak to wymyślali ten system, to brali w ogóle pod uwagę, że ci ludzie będą musieli się nauczyć na pamięć jakichś kodów tych legitymacji, żeby w ogóle to sprawdzić, znaczy, bilety? To nie jest takie łatwe, co ty myślisz. Zacznijmy od drugiego pytania. No. Bo drugie pytanie jest prostsze w odpowiedzi, bo to się bierze z czegoś i to się, że tak powiem, później wiąże z czymś innym. A bierze się to z tego, że każda ulga to jest lobby, to jest jakiś układ, to jest jakieś kupowanie jakichś tam wyborców, tak? No w sumie tak. Najnowsza chyba legitymacja, w sensie uprawniająca do ulgi, bo ja to nie wiem, czy tam nie ma innych legitymacji nowszych,
to są legitymacje tak zwanych działaczy opozycji antykomunistycznej. No i chodzi tu mniej więcej o to, że to są goście, no tak jak sama nazwa wskazuje, nie? No i oni... takie wałęsowskie, mieli, wałęsówki. Takie. No nieważne, tylko chodzi o to, że oni mieli też jakieś swoje tam, jakby to powiedzieć, związki takie, jakichś tam bojowników o wolność, zbowidy i inne sprawy, no, nie? I każda z grup społecznych ma takie różne związki. I te związki usilnie działają o różnego rodzaju socjalne ulgi, tak? Bo mamy socjalizm. No tak. I teraz są. I taki jakiś minister czegoś tam, no i przychodzą do niego jacyś bojownicy o wolność demokratyczną w komunizmie i żądają komunistycznych przywilejów. To jest w ogóle już no ewenementem, wiem, to... nie? Że walczyliśmy o tą demokrację, dlatego dajcie nam takie rzeczy, które w socjalizmie by nam dali. No tak. To jest w ogóle piękne, nie? To już przy okazji wychodzą jakby no. hipokryzja całego systemu. No. I taki jakiś minister, on liczy. Liczy dwie rzeczy. Ile z budżetu można na to wyrypać, tak? Bo to idea jest taka, wszystkich ulg ustawowych, że ustawodawca odgórnie nakazuje obniżenie jakiejś ceny za cokolwiek, tak? Bo to nie będą tylko bilety, będą różne rzeczy. No różne, obniżenie no. jakiejś ceny i mówi tak, ty sprzedaj bilet o 50% taniej albo jakąś usługę, zaksięguj to jako ta ulga i my ci oddamy różnicę, tak? O to chodzi w ulgach tak. ustawowych, a nie, bo są ulgi typowo, no nie wiem, promocja w Biedronce na piwo, to nie jest ulga ustawowa. To sklep se liczy, że no może takie coś i może będzie na zysk większy, bo tutaj straci na piwie, nie? Ale ktoś kupi jeszcze kiełbasę. No to rozumiem, czyli krótko mówiąc, państwo zwraca za ulgi ustawowe. Dokładnie, i o to aha. chodzi. I dlatego taki okay. pan posioł. Dobra, ale czekaj, to dalej nie tłumaczy, dlaczego nie zrobi się bazy danych ulg, albo urządzeń się nie wymyśli, żeby było, albo przynajmniej ujednolici no, system, żeby nie pan. Musiał, Powolutku. Nie trzeba było tajemniczych kodów się no, uczyć na pamięć. Zaraz dojdziesz do tego. No. Po pierwsze... To nie jest kwestia ustroju, to nie jest kwestia polityczna, tylko organizacyjna. Ile to będzie ich... Nie, to też no. jest kwestia polityczna, bo oni to przeliczą. Już teraz ci powiem, na czym polega polityczność tej kwestii. Oni sobie w Anglii to nie jest jakoś polityczna. Czy ich to stać na to, żeby tą ulgę gdzieś tam, prawda, refundować komuś, nie? No. Jeżeli wychodzi na to, że stać, to wtedy kwestia polityczna wchodzi, tak? To nie może być centralnie zarządzany system w ten sposób, dlaczego? Ponieważ ci ludzie mają wiedzieć, że to pan poseł Jan Dupa załatwił im to, a nie system ogólnie im to załatwił. No. I poza tym to jest po prostu w kompetencji 15 różnych ministerstw, bo Ministerstwo Rybołówstwa da inną ulgę i da na jakimś swoim druczku, a Ministerstwo Żeglugi Morskiej da legitymację elektroniczną, tak. żeby każdy a Ministerstwo Magii to coś innego. No, kto no. był dobrodziejem, no rozumiem koncepcję. No to faktycznie wtedy jest efekt taki, że najgorzej po dupie dostaje potem kontroler, bo on w ogóle już nie wie, co z tym zrobić. Wszędzie no, każdy ma no kontroler, czy własne... policjant i tak dalej. I teraz widzisz, i teraz jest druga sprawa. Ty pytasz o te kursy. To nie jest tak, że są kursy. Generalnie wiedza jest, jak to ładnie się mówi, ogólnodostępna, choć nie powszechna. Ponieważ kwestia co? Jest pieniędzy. Jeżeli ty jesteś dobrze opłacanym chemikiem, pracujesz w jakiejś tam wytwórni chemicznej z czegoś, to będziesz rozpoznawał na pierwszy rzut oka 12 tysięcy różnych związków chemicznych po samym symbolu. Aha, no natomiast dobra. Jeżeli ty jesteś kiepsko wynagradzanym kontrolerem, bądź, i tu dochodzimy, policjantem. Tak. I ty masz się zajmować 15 różnymi rzeczami. Ja nie bronię, to nie chodzi o to, że ja będę bronił policjantów czy ten, tylko wiesz, no gość ma tak, musi mieć trening sprawnościowy fizyczny, musi się co tam, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu pojawić na strzelnicy, musi gdzieś tam jeszcze inne jakieś szkolenia przechodzić, pewnie z pierwszej pomocy, pewnie jakieś tam z asertywności. No w skrócie nie ma czasu na to, nie ma dokładnie. Kiedy tego zrobić. Zawalony jest formalnościami. W własnym zakresie tego nie będzie robił, bo mówię, to nie takie, to nie rozmawiamy o takich pieniądzach. Poza tym, nawet jakbyś chciał, już byś wyszedł z założenia, dobra, mam dobrą wolę i chcę się tego nauczyć. Siadłbyś, nauczyłbyś się tego, to wiesz, co by ci to dało?
Gówno, bo za rok to będzie nieaktualne. No w sumie tak jest trochę, ja wiem, że, ale bo dobra, to tego trochę nie łapię. Wzór dowodu dlaczego... osobistego się to chwilę zmienia, teraz już są inne zabezpieczenia. No a teraz są ten, jest taka strona internetowa, która nie pamiętam jak się nazywa, ale mogę podesłać ci, to możesz rzucić pod tym, pod audycją, na której jest, ona obejmuje, tam jest jakiś międzynarodowy układ, na którym prezentujesz, na którym się prezentuje wszystkie wzory dokumentów. Oficjalnych dokumentów z tych krajów, które tam należą, tak? To no jest, widziałem wiadomo, to kiedyś, tak. Jest Unia Europejska, a oprócz tego tam Stany, Arabia Saudyjska, Izrael i tak dalej, nie? Łącznie z wypisanymi zabezpieczeniami tych dokumentów oraz czyli, no to, jakby czyli taka jest szersza baza, wersja tej strony, że w tej bazie dodatkowo możesz wpisać numer dokumentu i jakąś przeważnie tam jeszcze jedną daną, nie? Bo to różne zabezpieczenia są, nie? No u kogoś to będzie numer dokumentu na przykład i PESEL w Polsce, a u innego będzie, nie wiem, numer dokumentu, nazwisko matki albo nazwisko rodowe albo coś i wtedy ci system powie, czy ten dokument jest autentyczny, czy fałszywy, tak? No tak, więc jakby, łapie. Tak jak mówisz, i tam sprawdzacie? Narzędzia są. Okay. To Martin, to ja się dowiedziałem tego. To nikt mi to nie powiedział, nie? Ja się dowiedziałem, bo ja z własnej inicjatywy poszedłem sobie kiedyś ze dwa razy na szkolenie bankowe, poszedłem sobie na szkolenie dotyczące dokumentów, poszedłem na szkolenie dotyczące pieniędzy w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie, nie wiem, byłem na szkoleniu dotyczącym kart płatniczych, bardzo ciekawe szkolenie, i bo to wbrew pozorom może większości z ludzi nie będzie interesowało, jak wygląda, powiedzmy, legitymacja osoby walczącej z komunizmem, ale jeżeli ktoś używa karty płatniczej, to ja jednak to zachęcam do przeczytania tego 65-stronnicowego regulaminu użytkownika karty, może się okazać, że no tak trochę te pieniądze nie są do końca twoje, które są twoje pieniądze. Nie, to każdy chyba wie już trochę, się to zorientował do tej nikt pory. Nie wie tego, nie, właśnie, chyba mało kto to wie. Ale no tak, są takie niuanse w tym, że no naprawdę, no to jest temat na inne części. Natomiast dobra, to pokrótce, do tych dokumentów. To starczy dokumentów. Tłumaczę na chyba. Ci. No. Co więcej, jeżeli... Czyli nie ma szkoleń i nikt tego nie organizuje. Inaczej. Nie masz, nie będziesz miał kary, nie ma czegoś takiego, nie jest przewidziana kara za niewykrycie fałszerstwa dokumentu. Aha, no to nie czyli... ma czegoś takiego. No to natomiast, wszystko jasne. Natomiast jeżeli zanegujesz dokument autentyczny, to możesz mieć problem. I to wyjaśnia, rozumiecie teraz? Teraz to jest wskazówka, dlaczego działa inny dokument, bo temu, co sprawdza, w ogóle nie zależy na tym, żeby wykryć, że to jest jakiś dokument nieważny. On by musiał udowodnić, ale jak się pomyli, że tego dokumentu nie ma. A nie jesteś w stanie, a nie wiadomo. Praktycznie nie jesteś w stanie udowodnić, bo jest za dużo dokumentów w Polsce. Tak, i one naprawdę głupio wyglądają. Czasem są jakieś absurdalne duperele i wiadomo to na pewno, czy ktoś nie wydał dokumentu, czy nazywa inny dokument. I... Ostatnia rzecz, uwaga. No. Bardzo intuicyjna. W Polsce jest coś takiego, taki termin, który mówi dokument potwierdzający tożsamość. No. I to nie jest tak, że to jest każdy dokument, na którym jest imię i nazwisko, nie. W Polsce są tak naprawdę tylko trzy dokumenty, które spełniają kryterium dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przykładowo jak pójdziesz na egzamin jakiś państwowy na prawo jazdy, albo na przykład na broń, tak jak miałem ostatnio, bądź pójdziesz do sądu, to musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Są tylko trzy. I to są tylko trzy dokumenty. I teraz które to? Dawaj. No to dawaj. Paszport, dowód osobisty, a trzeci? No, trzeci. Nie może no. to być prawo jazdy, nie spełnia kryteriów. Nie będzie prawo jazdy. Nie będzie. Trzeci może być. Coś nie mogę wymyślić. Musiałbym dłużej posiedzieć. A co jest trzecim? Patent żeglarski. Ale nigdy bym widzisz, nie skończył. To w pierwszym momencie tak się wydaje. Ale to nie jest takie głupie. Bo no, ja w pierwszym momencie tak. zareagowałem tak samo jak ty. Sam się, ale idiotyzm. A dopiero później doszło do mnie, dlaczego to jest istotne. Ponieważ będąc żeglarzem, nie masz obowiązku posiadania paszportu.
Ale posiadając patent żeglarski możesz wpływać na wody terytorialne bez prawa schodzenia na ląd. Jest, jak się pomyśli, jest też międzynarodowy dokument, on musi być porządnie dokładnie zdefiniowany. Dokładnie, jest to logiczne, ale w pierwszym momencie w życiu byś nie zgadł, nie? Nie zgadłbym, no. Kuźwa, każdy inny dokument. No większość ludzi jednak stawia na prawo jazdy, nie? Ale... Nie, wiem, że nie. To na pewno nie. Ale nie, no nie, tutaj jest, no jest to dosyć ten. No i ciekawostka jest taka jakby w drugą stronę, nie? Bo ludziom się czasami wydaje, bo to jeszcze jest okej. Okay. Jeżeli wiesz, to wiesz, a jak nie wiesz, to nie wiesz. Natomiast gorzej, jeżeli ktoś jakby... Bo patent żeglarski, wbrew pozorom, ty jesteś z Małopolski i ja też. U nas to wiele osób nie miało, nie? Natomiast gdzieś tam na wybrzeżu, moi znajomi, to jest dosyć powszechna rzecz, bo często oni jechali na obóz jakiś tam harcersko-żeglarski i wiele osób, troszeczkę jak karta rowerowa, wiele osób to tak przy okazji zrobiło, nie? I część tych osób pociągnęła to trochę dalej, no i faktycznie dostała uprawnienia do wyrobienia sobie tego międzynarodowego patentu żeglarskiego. I teraz to jest dosyć duże niebezpieczeństwo, no bo wiele razy się mówi o obowiązku i konieczności zgłoszenia, zastrzeżenia dowodu osobistego i paszportu, tak? Jakbyś zgubił portfel, jakby ktoś cię okradł. A tak naprawdę nikt nie mówi o tym, więc to w tą stronę może być niebezpieczne. Że dobrze wiedzieć, potraktujesz ten dokument jako mniejszej wagi, a tak naprawdę na jego podstawie też można dosyć dużą ilość operacji przeprowadzić. No tak, on jest równorzędny z dowodem i paszportem, więc ja bym uważał tam, jak się ma paszport, znaczy paszport. No i właśnie patent. O to chodzi, nie? Dobrze. Starczy na to dzisiaj, za dużo informacji, głowa mi już boli. Za mądry się robi. Merytoryczność, panie, merytoryczność ma być. Merytoryczność jest wysoka, ten program nie ma szans na YouTube. Dobra, to dzięki, to na razie. No, na razie, cicho. No i mamy, o czym to było? O legitymacjach miało być. Było o legitymacjach? Było. Słuchacie programu, no takiego. Słuchacie enklawy. Tak, to taka czołówka. Ktoś mi tu powiedział, że to trochę z lat 90. te różne dźwięki, przerywniki. No to co? A ja lubię. Aha, telefon, to ja słuchawkę mam. Cześć! Cześć, cześć Martin, Bartosz z tej strony. Cześć. No, więc chciałem tylko jakbyś miał patetyczną muzykę, to puść, bo ważna rzecz. O, dobra. Czekaj, ja mam samą wesołą dzisiaj w ogóle, no. Po wakacje, ale może zrobię jakąś zapowiedź. Kurde. Już, może być. Już? Już jest? Już była. Spoko, świetnie. To chciałbym pogratulować wszystkim tegorocznym maturzystom, że zdali na więcej niż 30%, znaczy w zasadzie tym 3/4, nie? Bo 3/4 zdało? Na 30%? Naprawdę? Tak. A żałosność ludzi po prostu zaczynamy już. Wszystkim, którzy zdali, jeszcze chciałem powiedzieć, że każdy normalny, poważny egzamin trzeba zdać na 50%. Także tym optymistycznym to się zaczyna akcentem... zbliżać do losowości. To jest tylko tyle powyżej losowości. Czyli inaczej mówiąc, małpa ma szansę duże też zdać, losowo wybierając odpowiedzi. Paradoks 30. polega na tym, że ja aż przejrzałem te z matematyki arkusze i powiem ci, że jakbyś strzelał A albo B, to byś zdał. Znaczy, no jeszcze jedno zadanie musiałbyś zrobić, ale to tam jedno było jakieś łatwe na pewno. Właśnie więc mówię, generalnie... no to jest tyle powyżej strzelania już. Znaczy jest przy tak ustawionym egzaminie, ja bym teraz zdał każdy egzamin maturalny, jaki mi tylko dacie, na tak z grubsza intuicję, bo muszę mieć tylko tyle powyżej losowości jest, czyli wystarczy lekko się orientować w czymkolwiek i nie idzie tego nie zdać, tak jest ustawione. I to już się robi takie smutne. Wspaniale. I pomyśl sobie, że ludzie, żeby zdać ten egzamin, to się uczą ile? 12 lat? O, patrz, na czacie akurat ktoś powiedział na YouTube, ja dostałem 31% z matematyki strzelając. Czyli działa. Może ja tak zdam na prawo jazdy, w sobotę mam egzamin. Tylko ja to tak muszę praktycznie ósemki robić i tak. Pamiętaj, zamknij oczy, bo jak nie zamkniesz oczy, to nie będzie losowo. Właśnie zastanawiam, jaki by był odpowiednik zdawania na prawo jazdy, na przykład motocyklowe, żeby to był taki odpowiednik matury. To by człowiek musiał się wywalić mniej niż 10 razy,
zabić mniej niż 3 osoby na ulicy i jakieś takie. To jest jakiś już poziom... Ale pamiętaj, maturę zawsze możesz poprawić po 2 miesiącach, więc i jeszcze teraz już można poprawić po 2 miesiącach. To ja pierdzielę. Jak się połamiesz za pierwszym razem, to... Ja już byłem, jak już to było tak żałosne parę lat temu, to ja byłem pewny, że nie da się już tego obniżyć, wymagań już, a tu jeszcze możesz poprawić po 2 miesiącach. Nie wiem. No ja właśnie też myślałem, że to już jest dno dna, ale się okazuje, że ktoś puka od spodu jeszcze. Tak, generalnie, właśnie. No. Właśnie jest, mi objawiasz nowe dna. To jest dość problematyczne. Znaczy, tak w ogóle to, żeby nie było jasne, ja nie szanuję matury. To jest bezsensowne, kompletnie strata czasu, cały ten egzamin jest o kant dupy rozbić. Ale to, co jest w tym głupie najbardziej, to jest to, że ludzie traktują to jako coś ważnego. I to przeważnie ci, co zdali strzelając czy coś. Nie, pewnie ci mają to w dupie. Ale cała kupa ludzi cały czas uważa, o, maturę to trzeba mieć. Po co? Dlaczego? Wartość jest zerowa tego. Nie, wartość jest konkretna, to znaczy ja na przykład się nie uczyłem na maturę, zdawałem rozszerzoną historię dla fanów, żeby pokazać, że jestem fajny, no i rozdałem ją na 50%. Natomiast była na przykład na maturze też interpretacja wiersza Jacka Kaczmarskiego, więc to są takie rzeczy. Natomiast z matematyki na przykład też się nie uczyłem, miałem 98%. Znaczy, do matematyki to się nie da uczyć, bo tam chyba nie ma nic na pamięć. Ale mi chodzi o to, że wartością tego egzaminu, nazwijmy to, bo chociaż ciężko nazwać egzaminem, no, ale nazwijmy to egzaminem dla zasady, jest to, że ty poznajesz swoje faktyczne braki, bo ktoś pilnuje ciebie, żebyś nie ściągał i możesz faktycznie sprawdzić swoje braki bez zaglądania do źródeł. Więc ma to sens pod tym względem. Natomiast nie każdy potrzebuje tego, no bo przecież zobacz, że ty potrzebowałeś wiedzieć, czego nie wiesz. Na przykład miałeś kiedyś tak, że... Pewnie, tylko że dla siebie, a nie żeby mi to komisja mówiła. To nie potrzeba całej komisji i 4 lat chodzenia do jakiejś placówki, żebym ja się tam dowiedział dopiero, co umiem, a co nie umiem. To trochę bez sensu, nie? Po to całą szkołę robić tylko. No faktycznie. Co ja miałem, jak zdawałem TEFL, taki kurs 120 godzin jest z nauki, tam się uczysz, jak uczyć angielskiego. Teoretycznie to jest 120 godzin, a w praktyce jak ci szybciej pójdzie, to szybciej. No, ale tam było pełno egzaminów co kawałek, ale one były dla mnie. Tam były oceny tylko, to one są dla mnie. Nikt nie wymaga, nikt nie sprawdza. I to był test, żebym ja wiedział, czy potrzebuję się jeszcze pouczyć, czy nie. I tyle. I to jest nauka. No, wydaje się to jakieś absurdalne w Polsce dla kogoś ze szkoły w Polsce, bo się zapyta, nikt się nie sprawdza, to po co się uczyć? No ale to ja za to płacę, żeby się nauczyć, no po to, żeby wiedzieć, umieć, nie? Ja ostatnio przez godzinę tłumaczyłem, powiedzmy, że rodzinie, dlaczego nie pozwoliłem, czy w sensie nie pomogłem w żadnym ściąganiu nikomu nigdy. Z zasady. I że jak mogę nie pomagać, bo to jest generalnie, wiesz, powinno się sobie pomagać, ja mówię. Pomagać. Nie. Nie, ja też byłem strasznie... No dokładnie, zresztą nie wiem, ja już zupełnie nie rozumiem wtedy tych, co to ściągają. To chcą mieć dobrą ocenę tylko za wszelką cenę, czy co? Jakoś tak dziwnie traktują to te wszystkie oceny czy zdawania. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego typu, że ludzie potrzebują mieć jakiś, nazwijmy to, łączyć swoją wartość z jakąś obiektywnie istniejącą wartością, tak? Tak, czyli oceną, na przykład, rozumiem, ale wtedy nie rozumiem, dlaczego ściągają, bo jeżeli cenisz sobie tą ocenę z czegoś, to powinieneś jakby chcieć nadać jej wartość właśnie pracą, którą wkładasz w tą ocenę. A ty ją traktujesz jak kompletne gówno, kupujesz ją, jeszcze się potem tym chwalisz, że masz ocenę, która wiesz dobrze, że nic nie znaczy? To jest dziwne dla mnie. Ty też był dobry kolega na studiach, jak się mnie zapytał o to, czy zrobię mu pracę, w sensie inżynierską. Ja mówię, typie, jak ja ci zrobię, to nie zdasz, bo nie dam, że tak powiem, komuś takiemu zdać dla zasady. Natomiast no, okazało się później, że on i tak kupił. Najlepsze jest to, że kupił to za
z tego co się dowiedziałem, bo to kolega robił też, kupił to za 600 zł, a tyle samo, czyli 600 zł, kosztowała poprawka w przyszłym roku. To znaczy, że ktoś poniżej ceny rynkowej sprzedał swoją wiedzę, moim zdaniem. Tak, to wszystko w sensie... się taniocha jedna wielka jest. Także a, dobra, ja uważam, nie poprawiasz mnie na stronę. Frajerstwem było robienie studiów wyższych, natomiast jak już je mam, to wiesz, no już trudno, no. No, no to, będę to, po prostu ja podobnie, ukrywał, nie? W sumie ja 5 lat spędziłem na studiach, tak naprawdę nie wiem po co w ogóle te 5 lat, bo chociaż nie 5 lat w jednym, tylko se skakałem na trzech różnych, ale to dalej za długo w ogóle. Nie, bez sensu. No widzisz, no ja 7, bo studiowałem, pracowałem, to by był zły pomysł na życie, trzeba było od razu jak... Ta praca była. Tak, no ja bym głupi, ostro głupi wtedy też i też jakoś taki tych czartych studiów. Wiesz, jak się w Krakowie mieszka, to tak ale wiesz, unosi to się w powietrzu fajnie. Dym UJ-u, nie, że taki klimat, o, gdzieś tu chodzą ludzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego i tak czujesz, że tu są lepsi niż ty. I tak, tak się przesiąkasz tym i potem chcesz sam dołączyć do elity. Nie wiem, taki klimat się... Nie, ale, ja nie ale wiem. Czy... Ja bym się bał, bo tam, wiesz, ludzie z prawa to... To ja się bałem. Zaraz by cię zaatakowali i mówili, że oni studiują prawo. Znaczy, atakują. Taki żart. Natomiast chciałem powiedzieć, że akurat z taką wartością dodaną ze studiów wydaje mi się, że są jednak znajomi, nie? A, to że prawda. Ciężko by było poznać. Na przykład miałem kolegę, który był no, UBM z elektroniki, od którego się elektroniki nauczyłem. W zasadzie byłem drugi czy trzeci na roku, jak chodzi o wiedzę taką, jak zaprojektować płytkę. Nie ma szans, żebym go poznał, bo on był spod Krosna, ja byłem spod Wrocławia i generalnie no... To tacy ludzie się poznają zwykle w Anglii, w Southampton, nie? Idziesz sobie na piwo i mówisz, skąd ty jesteś? Spod Krosna, a ty, a ja spod Wrocławia, a już się poznajesz. Także ja tu kupę ludzi poznaję w ten sposób, bez studiów w ogóle. Na przykład a, no to widzisz, to... na pakowni albo jak tam kroisz grzyby, czy co tam. Nie, no wiesz, ale to jest też druga sprawa, że on wrócił do siebie pod kamień, ja do siebie pod kamień, no i... No i tak z tego to chodzi. Nie pojechaliśmy dalej. A no, czemu więc, nie? Więc to jest... Znaczy to wydaje mi się, że i tak pojadę, bo w zeszłym roku szykowaliśmy się z dziewczyną, żeby wyjechać z tego wspaniałego imperium Złotej Ordy. Ale no trochę się pokrzyżowało, no i w tym roku myślimy coś, nie? Tylko, że ja jeszcze wiem. Nie wiadomo ja gdzie, tak bo połowa krajów jest zamknięta, nie? Wiem, no trochę tak, to głupio wyszło, także macie przestrogę cała reszta, żeby się spieszyć, jakby znowu otworzyli, no. to już jedźcie, a nie czekajcie, że kiedyś tam się uda, bo może już nie być kiedyś, to może być zawsze ostatnia szansa. Dokładnie jak mówisz. No. Pamiętaj, że te grüne karty, bo tak to się nazywa, zielona karta szczepienia, no. Hitler taki tak? wprowadzał. To mówisz o tej co teraz to już jest? Zrobili no, to tak, jednak? Ale to nie zauważyłeś? Nie zauważyłeś, że to karta szczepień, ten paszport szczepienny nazywa zielona karta? Grüne Karte. Nawet nie wiedziałem, że jest. Myślałem, że to taki projekt no, to dopiero. Jest, no nie, no wprowadzili, to mnie bardzo śmieszyło, bo jak zna ktoś historię, to wie, co to była zielona karta za wojny. Tak. No, trzeba było się wpisać na listę specjalną. Ale to nic, to generalnie... Generalnie tak, wróciło. Historia się powtarza w wielu aspektach. Natomiast to, co jest najważniejsze, wydaje mi się, to to, że powoli te niektóre kraje się buntują, nie? No i można będzie się jeszcze przerzucić, myślę, w tym roku, przejechać. Ale później to będzie tak jak paszport za komuny, tak mi się wydaje, wydawane. Nie czyli będzie, bo w miarę pomyśli... bankrutowania ludziom przechodzi, jak im zaczyna bieda grozić, bo za dużo, ale za popatrz, dużo kosztuje ta zabawa. Nie? No, ale tak samo skończyła i z tego samego powodu wyluzowali, bo już nie było za co prowadzić tej zabawy. Wszystko już było zdemolowane do reszty. No, ale to może potrwać, no, może potrwać. No, zobaczymy. 10 lat trwało generalnie, więc ja mam takie podejście, że w tym roku myślę, że gdzieś będziemy szukać ciekawszego życia. Polecasz Anglię? Może powiedz jeszcze, bo... Ja nie polecam w ogóle Europy, ani nic w pobliżu, ale jak już koniecznie ktoś chce zostać w Europie, to tylko północne kraje się nadają w ogóle do mieszkania jeszcze. Czyli tak, Anglia, Wyspy Brytyjskie, a może jakaś Dania albo Skandynawia, a reszta to tak już trochę będzie problem. Ale to dalej, to nie jest jakieś miejsce, gdzie jest tak super, chodźcie wszyscy, ale wolność.
ale jest lepiej niż na kontynencie. No, w sensie, jak się teraz Anglia wypisała z wielkiego kołchozu, to może trochę tam będzie inaczej. Anglia się wypisała i Anglicy nie mają kompleksów. Może to jest dla Polaków takie właśnie fajnie atrakcyjne, bo w Polsce jest wieczny jeden wielki kompleks. Cały czas wszyscy wszystkich naśladują, kopiują. To takie zażenowanie, że człowiek jakby nie czuł własnej wartości. Nie? Polak się musi podpiąć pod kogoś i porównywać z kim zawsze. Gdzieś takie wychowanie, a w Anglii tego w ogóle nie ma. I to jest bardzo fajna ulga, jak się na przykład wyjeżdża z Polski, że jest taka fajna swobodę człowiek czuje. Nie musi nikomu udowadniać, nie jest gorszy. Nikt mu nie pokazuje, że jest gorszy. Polacy często tu narzekają, że ich traktują jako gorszych, ale oni przynoszą to ze sobą. Jak nie masz tego, to cię nikt nie traktuje jak inaczej. Ja nie mam, nigdy nie czułem, żebym się czuł jako gorszy. Wręcz czuję jako lepszy, jak już coś, a nie gorszy. Nie ma takich rzeczy tu już. Może kiedyś nie, było faktycznie, teraz nie ma już. Nie ma. To też można zauważyć, kiedyś w różnych kultowych filmach się z tego nabijali faktycznie Polacy. Mimo tych 30 lat trochę no, jakby zmiany systemu, dalej kurde, jak idą po ulicy i się na nich patrzysz, to jak robak po prostu, no, tak, oczy, no, stopy ale i sobie, no, człowiek bierze ze sobą, przywozi te rzeczy to, i potem myśli, że wszyscy na niego jakoś dziwnie patrzą. Nie, on sam na siebie dziwnie patrzy, dlatego tak mu się wydaje. No. Ale to jest dużo przyjemniejsze miejsce do życia generalnie. Wszystko po przyjeździe z Polski są straszne kontrasty, kiedy się, jak porównasz, jak się załatwia w Anglii i w Polsce takie różne życiowe rzeczy, to są strasznie duże różnice i takie dziwiące. Potem człowiek się z Polski przyjechał i dopiero zaczyna rozumieć, jak bardzo on był nienormalny. To powiem ci tak, powiem, że ja teraz pracuję z Austriakami, bo programuję w C++ie, no i pracujemy tam z tymi Austriakami i oni mają takie bardzo wychillowane podejście do pracy. Tak. Ale tak też chodziłem na dyskusje te takie z dziedziny, których się nie porusza. No i okazuje się, że no oni podobnie myślą do nas. I to jest coś, nad czym myślałem, bo wiesz, Szwajcaria, Austria, żeby w tym kierunku uderzać, tylko że ja wiem, że to może się szybko, że tak powiem, potoczyć sprawa. I o ile w terenie, chodzi mi tutaj o konflikty ewentualne w Europie, bo... Jakie konflikty? No, kogo z czym? No wiesz... Białych z czarnymi w sensie, że czy co? Trochę tak. To znaczy, wiesz co, ktoś jakbyś tak sobie spojrzał, nie? No. Historycznie rzecz biorąc, to jeśli masz grupę, która jest... nazwijmy to tradycjonalistyczna bardzo, nie? I ona przychodzi do jakiegoś kraju, który ma rozbite społeczeństwo, na przykład Niemcy, nie? Czy Austria, czy Francja. To wtedy ta grupa zaczyna naturalnie dążyć do tego, żeby narzucić swoje myślenie innym, ponieważ oni w swoim mniemaniu są w większości. To tak nie działa, bo to nie jest, że... Bo strasznie pomieszałeś różne tendencje albo tam czynniki, bo silność społeczeństwa, to ja nie wiem, o co dokładnie ci chodzi, że tożsamość narodową, bo tej w Europie nie ma na Zachodzie w ogóle, nie. Ale społeczeństwa nie są takie słabe wcale. Takie w sensie zorganizowane są dosyć. Słaba jest tożsamość, o może, i jakiś taka... No nie wiem, socjal rozpieprzył ludziom mentalność. Mi chodziło o wspólne wartości, to znaczy są rzeczy, w których się zgadzamy, a w których nie możemy się po prostu zgodzić, nie? Nie ma wartości, to też jest, ale czemu to ma być takie złe albo niebezpieczne? Znaczy, to nie jest ani dobre, ani złe, po prostu zwykle w historii było tak, że jeśli ludzie mieli taki okres, kiedy te nie było jakby spójnej polityki, wspólnego zrozumienia, tak? To różne ruchy radykalne narzucały swoje wartości innym. I to trochę nie, się tego obawiam. Nie, coś to sobie... Może, ale ja nie widzę tego w historii, żeby tak było. No, gdyby tak było, to Stany Zjednoczone by były jedną wielką wojną domową i zaraz by Meksykanie najechali i zagarnęli całe Stany Zjednoczone, kiedy powstawały tam w XIX wieku na przykład. Przecież tam była jedna wielka sieczka, każdy miał inne wartości. A wszyscy przyjechali sobie, żeby zarobić tak naprawdę. No to są żadne wartości. No, ale mieli pewne, i jakoś nie było słabego społeczeństwa. Cele, nie?
A wydaje mi się, że w tym momencie każdy gra na siebie tak konkretnie. Tak, ale zawsze tak. No to co? Trochę się to... Znaczy może faktycznie mamy inną perspektywę, bo ja patrzę w perspektywie powiedzmy kraju prywislańskiego. No to nie jest dobre porównanie do czegokolwiek. Polska ma tak specyficzną historię i potem mentalność, co wyszła z tej historii, strasznie unikalna. Polacy naprawdę są trochę inni przez tą historię. Inaczej te problemy, które są dla Polaków ważne, one są w ogóle niezrozumiałe nigdzie na świecie. Więc lepiej tak... Wyjedź, zobaczysz, o co chodzi mi. Za dużo gadać na jeden odcinek. Przez całe studia jeździłem po różnych krajach, byłem już w Norwegii, tylko jakby nie patrzeć, chodzi mi po prostu o to, że to o co mi chodziło, to ewentualny konflikt w wyniku pogorszenia statusu życia i generalnych problemów, tak? Konflikt co biednych z bogatymi? No to się kiedyś nazywało proletariat i doprowadza do komunizmu zwykle i pewnie znów doprowadzi, możliwe. Wygląda. W niektórych krajach wygrywają ruchy, ale generalnie trend jest jeden, nie, w Europie. I to gdzie byś nie spojrzał, czy to Francja, czy powiedzmy Węgry, czy Austria, Grecja, ja widzę też, dwa. Hiszpania. Widzę z jednej strony komunizm, a z drugiej strony nacjonalizm, więc może wyjdzie ogólnie Hitler z tego. Mi chodziło o socjalizm. To jest, ale nacjonalizm jest drugą stroną tego i też się rozwija. Tak, tylko powoli. W praktyce dla mnie te systemy wywodzą się z tych samych wartości, nie? To jest kwestia tego innej grupy docelowej. I tyle. Kto wygra? Kto no brak indywidualizmu. Większość. Oba są na pewno totalitarne. Dobra, to dzięki za rozmowę. Było ciekawe. No. Miłego. Cześć. Na razie. Cześć. No i doszliśmy tym sposobem do tego momentu, kiedy miałem zaczynać audycję, ale ja ją tak naprawdę skończę, bo ja się domyślam, że nie ma o czym gadać. Ale i tak zrobię temat, żeby nie było, bo miał być. No będzie krótko, się załatwię. Napisałem na Facebooku z dupy naprawdę, tak naprawdę na blogu, a potem to na Facebooka wrzucam. Napisałem o współczynniku MDTZ. Współczynnik MDTZ jest to tak zwany współczynnik... Mam w dupie twoje zdanie, w skrócie, a raczej właśnie jego odwrotność. No bo to jest taki współczynnik, co ja zawsze intuicyjnie sobie go określałem, jak ktoś mnie obsrywał w internecie i mówił, Martin, ta piosenka to w ogóle... Albo tak naprawdę nie mówi Martin, jak już ktoś tak chce zbluzgać, to tak nie idzie osobiście, tylko mówi ten kretyn, ale pierdoły, coś tam tego, nie? I tak w trzeciej osobie i zwykle nie ma tam przecinków, kropek, dwa słowa na siedem ma błędy ortograficzne i takie, wiecie. No i więc, żeby ocenić, czym się przejmować i kim, a czym nie, i nie zwariować, bo to idzie zwariować, jak raz ci się coś uda, żeby się zrobić popularne, to idzie się pociąć w tych czasach w internecie. Bo serio, to jest naprawdę psychicznie trudne do zniesienia, jak dostajesz nagle, nie wiem, napiszesz coś, albo zrobisz, albo zaśpiasz i nagle z dupy 100 tysięcy ludzi to widzi i masz takie tony komentarzy. I jedni mówią fajne, ale jest cała kupa ludzi, co po prostu wszystkiego nienawidzi i ogólnie bardzo lubi bluzgać. Bo to takie przyjemne zawsze. Coś dojdziesz do czegoś tam, wiesz, że kurde, krzywy coś ma. Coś jest nieidealne, takie jakieś niemodne czy co. Krzywy nos, za wysoka, za gruba, za to, za tamto. I dopierdzieli się o to byle gówno i robi z tego na przykład aferę czy coś. No i tak, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony, nawet jak jest, no to trafia, bo ty to jakby widzisz komentarz, traktujesz to jakby to była rozmowa z kimś. No i tak sobie myślisz, o kurde, ale mnie zjechał. I zaczynasz myśleć, może ma rację, a może nie ma, no nie wiem, może coś w tym jest, może jestem do dupy, może co tego. No i w połączeniu z takim jeszcze polskim wychowaniem nastawionym na przepraszam, że żyję, to może dać katastrofalne skutki i jest wiele osób, co już się powiesiła. Albo dostała takiej porządnej depresji. No bo i różne inne takie sensacje były. I to śmieszne w ogóle nie jest, bo oni mają naprawdę, reakcje są
no są jakie są, no, psychika reaguje. Więc tak czy inaczej, ja miałem dosyć wcześnie, wyrobiłem sobie odruchowe liczenie współczynnika MDTZ, który teraz sprecyzowałem. Jest to współczynnik, mam w dupie twoje zdanie i chodzi o to, że im wyższy współczynnik masz, tym mniejsze jest, tym mniej mam w dupie twoje zdania, bo tym bardziej się liczę z twoim zdaniem, nie z tobą ogólnie, że to nie jest ocena osoby. To jest wyznacznik tego, czy przejmować się, czy nie. Na przykład krytyką, albo opinią, albo że dzwonisz do audycji i gadasz, opowiadasz historię. Nagle się okazuje, że ty masz całkiem inne zdanie i ja się czuję w ogóle gorzej, bo ty jeszcze mnie jedziesz za to zdanie na przykład, bo mówisz, że jestem głupi, bo mam inne zdanie. I wtedy się muszę pomyśleć, czy się w ogóle przejmować, czy wyrzucić na śmietnik gościa, bo coś pierdzieli głupoty. Trzy po trzy i nie wie nawet sam, co mówię, ja się przejmuję. Bo to jest współczynnik MDTZ. Więc napisałem współczynnik i wymyśliłem, jakby go tutaj policzyć tak z grubsza. I to jestem ciekawy. Może tutaj pykniecie mi komentarz. Wyliczyłem tak z dupy trochę. Myślałem, że ludzie będą w komentarzach mówić, nie, ja bym tu zmienił, tu bym tu zmienił. Nikt nie zaproponował żadnej sensownej zmiany takiego czynnika. Ludzie powiedzieli, że albo spokojnie się śmieją, bo to było ironiczne oczywiście, bo bardzo i krytyczne, albo mówią, że ten, co to pisał, to w ogóle żałosne, żenujące, żenuła i zło i cholera wie co i wymyślają i tyle, nie? A potem 100 ludzi zaraz mówi, o fajnie, ale go zjechał, co za kretyn, jak można... I tak dalej. No i teraz jak wyliczyć? Jak ja liczę, jak ja w ogóle patrzę na to, czy przywiązywać zdanie do kogoś, czy nie? I tutaj rozpieprzyłem system. 20 tysięcy osób ponad to przeczytało, co w tych czasach, że ludzie coś czytają i to w takich ilościach, to jest rzadkość. I część strasznie wnerwiłem, się okazuje. I ja się spodziewałem, że wnerwię, ale teraz skala była trochę duża i... No, tak trochę się spodziewałem, trochę, nie? Ciekawy, co z tego wyjdzie. No i ogólnie tak naprawdę rozbija się całość o to, że ja uważam, że człowieka warto słuchać, jeżeli coś w życiu zrobił. Przeżył, zrozumiał, zbudował, zasłużył, inaczej mówiąc na to. Ja wierzę w zasłużanie na to, żeby cię szanować. A większość tutaj, no dobra, mniejszość może, nie wiem ile już, to ciężko się wyznać, duża grupa ludzi uważa ewidentnie, że wartość człowieka wynika z tego, że on oddycha. Albo jak nie oddycha, to też. W ogóle z niczego nie wynika i w ogóle nie ma różnicy. Czyli możesz chlać, ćpać, wszystkich nienawidzić, nic dla nikogo nie zrobić i należy cię słuchać i być, przywiązywać wagę do twojego zdania i cię szanować. Ja uważam, nie należy. Uważam, że należy się z ciebie śmiać, potem cię wyśmiać, potem cię się śmiać, a potem cię zlekceważyć i mieć zupełnie w dupie twoje zdanie. I nie dlatego, że cię nie lubię, nie? A nie mówię, że ty akurat, ale tego gościa, bo zwykle lubię. Zwłaszcza na żywo, bo ja śmieszni są fajni ludzie, ale czasem są agresywni, albo robią się tacy, jakby się tam chowają za internetem, to zaczynają im odbijać, albo jak są w tłumie, to już zupełnie robią z siebie zupełne mędy, kretynów, czy nie wiadomo co. Ale ja uważam tu, że no, musisz sobie zasłużyć na to, żeby ktoś cię szanował za twoje zdania, bo przynajmniej chciał cię słuchać. A jak nie, no to tak posłucha, nie posłucha, ale ogólnie będzie miał w dupie. I chyba w porządku. Nie wiem, bo ja też pamiętam siebie, przecież każdy zaczyna od zera, bo nawet poniżej. Że nic nie osiągnąłem, nic nie zrobiłem, nie mam co pokazać. Krytykuję pisarzy, a nic nie napisałem. Krytykuję piosenkarzy, a nie umiem śpiewać. Krytykuję, że ktoś źle gra na gitarze, a ja nie wiem, którą ręką się trzyma i ją za co. No to trochę wychodzę na głupka, nie? No tak ja to widzę. A w internecie ewidentnie nie, spoko. Masz prawo wszystkich zjechać. I mają cię słuchać. A teraz jak Martin napisał taki tekst o współczynniku MDCZ, to ludzie jakoś się wkurzyli. Więc ogólnie, że ja tak robię, że jak ktoś mnie masowe lecą bluzgi, to ja zwykle daję potem okazję w audycji na żywo, żeby mogli zadzwonić i powiedzieć mi w twarz.
I tak robię od kilkunastu lat. Jeszcze nikt nie zadzwonił. Raz ktoś zadzwonił, ale był, to nie był ten taki super bluzgający, tylko taki już merytorycznie. Raz pamiętam po audycji o Smoleńsku, to raz zadzwonił ktoś faktycznie. Jedna osoba na kilkadziesiąt było tych bluzgów różnych, że owy nie kochający ojczyzny, jak można, o zawiodłem się, o już nie daję na radio, kontestacja było i takie różne. No dobra, chodźcie, pogadajmy teraz. Powiedzcie mi to, pogadamy, ja podpowiem. Nikt nie dzwoni. Cisza. Siedzę 2 godziny i nudzę się, bo nie mam z kim gadać. Gdzie ci wszyscy bohaterzy? No więc teraz chciałem też tak zrobić, ale ja jestem pewny, że nikt nie zadzwoni. I nikogo nie ma, i nikt nie przyszedł, i cisza, i oni powiedzą, tak, bo nie warto gadać. No ja wiem, że zawsze se tłuszcz se tak zawsze tłumaczy. O, że nie warto, że co... Nawet, no... Chciałem tak, nie wiem, dlaczego ja tak robię, że daję okazję się wypowiedzieć. Raz, że ja wierzę w takie starożytne, staroświeckie standardy dziennikarskie. Jak z kimś wchodzę w konflikt, to daję mu okazję powiedzieć swoje zdanie. Jak negatywnie coś oceniam albo kogoś, no to zapraszam, chodź teraz ty powiedz, co ty myślisz, odpowiedz, powiedz, dlaczego to źle, masz szansę. Zdaję tą szansę, nikt z niej nie korzysta, bo tu chyba nie chodzi o rozmowę ani żadną szansę. Ale może przy okazji w skrócie powiem, jak wyliczam współczynnik MDTZ, czy mam w dupie twoje zdanie, bo może on wyjaśni, na czym tu polega problem. Więc powiedziałem tak, krótka instrukcja z dupy wzięta na oko, to ja liczę se tak, wymyśliłem, że za każdy rok, od kiedy wyprowadziłeś się od rodziców, to pierwsze dodaj se jeden punkt. Jak się nie wyprowadziłeś, no to nie masz punktów. Mieszkasz z rodzicami, no nie ma punktów, więc no to nie będę słuchał za bardzo twojego zdania, bo nie wyprowadziłeś się od rodziców. Ktoś mówi, jak to? Ale przecież ja mam swoją wartość, jak się nie wyprowadziłem od rodziców. Czemu, jak można za to oceniać? Można, nie masz wartości, jak się wyprowadziłeś od rodziców. Deal with it. Wyjdź z domu do ciężkiej cholery, jak masz 30 lat i mieszkasz z rodzicami. I nie, no albo chodź, skrytykuj mnie. Powiedz mi, dlaczego mieszkając z rodzicami jesteś super gościem, z którym go zdaniem trzeba się liczyć? Dlaczego to się nagle zrobiło spoko, chociaż przez wszystkie wieki historii ludzkości mężczyzna, jak mieszkał z mamą, to jeszcze nie był mężczyzną, a nagle teraz jest spoko wszystko? Zresztą może, nie wiem, może mówię, ja jestem może zmurszałym dziadem tu dziadersem, który ma starożytne zasady męskości, ale myślę se, że jak sobie wczuję się w dziewczynę, to dziewczyna by wolała być takim mną, dla którego mieszkanie z rodzicami w wieku 45 lat, jedzenie obiadów mamy i ona pierze i sprząta, to jest wstyd, niż być takim gościem, który bluzga takiego jak ja, twierdząc, że to jest spoko. Dlatego ja mam fajne dziewczyny zawsze, mądre, różne, ale generalnie raczej mądre, ładne, odpowiedzialne i tak dalej. Mimo różnych tam problemów, jak to są w życiu, to jest wyższa klasa dziewczyn. Muszę przyznać. Jak ktoś, któraś mnie słucha z byłych, to ja tu nie ukrywam, że ja tu mam wybór dobry, mam, no. Poza tym ja mam wybór przy takim podejściu. Więc to jest jakby argument, że moje podejście się sprawdza. Wiem, że to test dziewczyny to jest taki jakiś marny się wydaje test, ale w praktyce to jest dobry test. Wiem, że prymitywny strasznie. Ale ja, dobra, no nieważne, jakiś drugi punkt był tak. Za każdy rok, odkąd sam się utrzymujesz, na własny rachunek, dodaj jeden punkt. Rozdzieliłem to, bo na przykład ja miałem tak, że się dosyć późno wyprowadziłem od rodziców i oczywiście to jest minus dla mnie, ja tu uważam minus, późno, ale utrzymywałem się dużo wcześniej. Pracowałem już na siebie, po prostu mi się trochę nie chciało. Oczywiście, że to jest, zarzucam to sam sobie. Powinienem się wcześniej wyprowadzić. 20 ile? 5 lat miałem, jak się wyprowadziłem, coś takiego. Późno jak cholera. No ale tak naprawdę już byłem zupełnie niezależny. Mogłem dużo wcześniej, ale no, mi się nie chciało. No przyznaję się, trochę byłem lekka dupa pod tym względem. No ja sobie odejmuję. Też sobie powinieneś odjąć. Dobra, czy za każdy rok prowadzenia własnej firmy, działalności, na własny rachunek, freelancingu, praca na własny rachunek, dodaj sobie jeden punkt za każdy rok. Za każdą przeprowadzkę do innego miasta, jak już tam mieszkałeś, a nie wycieczka, to 2 punkty. Dlaczego? Bo uważam, że ktoś, kto miał odwagę i przeszedł przez cały ten proces przeprowadzki do innego miasta, no to musi już coś tam być odważny, musiał coś przeżyć, musiał to, tamto,
No, czy wiecie, totalny tchórz się nie wyprowadza. Nie przeprowadza się do innego miasta, boi się. Więc taki człowiek jakby, no nie chce słuchać jego zdania. Jak mnie krytykuje gość, co siedzi na dupie przez całe życie, bo bał się ruszyć, no to obchodzi mnie jego zdanie? Ciebie obchodzi jego zdanie? Pewnie cię obchodzi, no ale to może nie powinno. Dobra, no, za przeprowadzkę do innego kraju. 5 punktów. No bo to jest to samo co do miasta, ale poziom wzrasta, trudności sporządnie wzrasta. Tak naprawdę powinien być z 10, bo to jest masakra. Robiłem to 2 razy, więc mam tu tylko ile? 10 punktów? Raz, czekajcie. No, Polska tego, no, może 3. Za każdą zmianę pracy z własnego wyboru, nie? Nie, że cię wyrzucają, tylko zmieniają pracę. Rzucam pracę, 2 punkty. Dlaczego? Bo znowu, nietrzymanie się kurczowo pracy świadczy o człowieku, że człowiek ma charakter, cele, wszystko, tylko nie jest strach paniczny. Coś musi mieć. Dlatego 2 punkty. Dlatego ja z nim bardziej chcę rozmawiać. Teraz, za każdy rok, który przeżyłeś w udanym związku, w skrócie to jest taki związek, w którym lepiej ci z kimś niż samemu. Dodaj sobie 3 punkty. Aż 3 punkty za jeden rok? Tak cenne to jest? Uważasz, Martin? Uważam, że tak. To znaczy, świadczy o człowieku. Jeżeli człowiek potrafi w ogóle być z kimś w parze dłużej niż rok z nim jest i jest mu dobrze, to musi mieć super dobre cechy w porównaniu z taką średnią krajową. Musi umieć rozmawiać, musi dotrzymywać słowa, bo po roku, rok by nie wytrzymał, jakby kłamał na każdym kroku. Musi być, i żeby mu dobrze jeszcze, bo musi mu ktoś ufać, więc musi być podstawy, żeby mu ufał. To jest trudne. Życie samemu już jest trudne, życie z kimś jest daleko trudniejsze. Ma swoje nagrody duże, ale jest trudne. Więc jak ktoś utrzymał rok i jest mu dobrze przez ten rok, 3 punkty aż. Uważam. Źle uważam? Co myślisz? No niech ktoś powie. Na czacie. No co? Na razie nikt nic nie krytykuje. Uważacie, że zła punktacja? Jak byś ty to zrobił? Tak za każdą osobę, która ci podziękowała. Wdzięczność jako kryterium to jest dla mnie super duży wyznacznik tego, czy mieć w dupie jego zdanie, czy nie. Jak zmieniłeś życie kogoś na lepsze i ktoś ci jest wdzięczny i publicznie to mówi, nie, że się tam po cichu, tam, tylko nie mów nikomu, że ja ci dziękuję, tylko jest w stanie powiedzieć głośno, wyraźnie, jestem wdzięczny temu komuś, dodaj se punkt. Jeden punkcik za jedną osobę. Powinno być więcej, ale jeden. I to właściwie powinno być jedyny wyznacznik, myślę sobie. Jak słuchasz człowieka, któremu dużo ludzi dziękuje, na przykład jak Owsiak mnie skrytykuje, to ja dostanę po ryju. I wszystko jedno, zgadzam się, nie zgadzam, komunista, lewak, prawak, niech będzie jaki jest, ale jeżeli tyle ludzi jest mu wdzięcznych za coś i faktycznie, że mu zmienił życie na lepsze, to jego zdanie ma wartość kosmiczną dla mnie. Niezależnie od tym, czy się zgadza, czy się nie zgadza, ale już go warto słuchać. Tak uważam. Zasłużył se. Zasłużył se za tym, że mu ludzie są wdzięczni. Za rok działalności edukacyjnej, jak przynosi efekty, to też. O ile nie jest przymusowa, bo w szkole bycie nauczycielem to nie jest nauczyciel, tylko urzędnik i opiera się to na przymusie. Nic, co się opiera na przymusie, dla mnie nie liczy się w ogóle. Tego się nie. Ma punkty ujemne za to. W ogóle u mnie, jak coś robisz, korzystając z przymusu, za wszystko są punkty ujemne. No, a czemu edukacja jest tak cenna? O, kochany, edukacja jest super cenna i jak ktoś w tym robi, to dla mnie jest warty słuchania. Edukacja, prawdziwa, dobrowolna edukacja, wiecie, no. Teraz, jak zbudowałeś dom, wynalazek, odkryłeś coś, firmę postawiłeś, co tam może być jeszcze, organizacja charytatywną, cholera wie co, nie? Zbudowałeś coś, masz dzieło i to będzie istnieć, istnieje długo, przynosi pożytek, nie wiem, wodociąg zrobiłeś, no różne, co tu jest, cała kolekcja. Dodaj 10 punktów sobie za każdą rzecz. Tak naprawdę nie wiadomo ile, bo to różne są rzeczy. To samo jak byłeś w internecie, nie? Mówimy, w internet się opiera na treściach i tworzeniu różnych rzeczy, więc wszystko, co zrobiłeś twórczo, to też sobie dodaj punkt za każdą rzecz. Czyli, nie wiem, książkę, film, piosenkę, w moim przypadku akurat to, ale może, nie wiem, co może być, kurs tańca, proszę bardzo, albo odcinki bajek dla dzieci, albo no nie, cokolwiek, ale zrobiłeś i ludzie korzystają. To znaczy ludzie, no bo wiesz, jak sobie narysujesz obrazek i ci ciocia z mamą powie, że ładny, to się nie liczy. No musi być tam kilkaset osób, żeby było już, no wystarczy.
Na oko rzuciłem. Rzuciłem 1000, może być 500, może być nawet 50. Ale to jest coś zrobionego przez ciebie. Oryginalne, własne, pożyteczne albo śmieszne. To jest plus i z tobą warto rozmawiać, bo coś zrobiłeś. No, więc tego typu rzeczy. Takie sobie mam tutaj skalę. No i co, źle? Co tu się jest czepiać do tego? A ludzi tak to wnerwiło. A może modyfikatory? Bo za każdy dodatkowy język, którym biegle mówisz, ja uważam, że warto ciebie bardziej słuchać. Twoje zdanie. Czyli 50% z punktów o 50% podnosisz sobie wynik. Jak ja mówię trzema, czy czterema, bo nie wiem w sumie nawet jak to policzyć, ale liczyłem ze trzema, no to ze 150 plus 150% dodaję. Dlaczego uważam, że to aż tak mnoży? Dlatego, że jeżeli mówisz biegle, czyli już czujesz język, raczej musiałeś być wśród tych ludzi, z którymi gadasz, to otwiera ci się cały nowy świat. Jak ktoś gdzieś tam był za granicą i mówi już z tubylcami, wczuł się w ich kulturę, mówi biegle, jest swoim, no to świadczy o nim. No świadczy, no nie można być totalnym burakiem, mówiąc trzema językami biegle. To musiałeś coś przeżyć. Musiałeś, nie ma szans. W szkole się nie da nauczyć biegle. Może być, szkoła może pomóc w tym, ale żeby już mówić, to musisz mieć kontakt. I ten kontakt, jeżeli miałeś, to o tobie świadczy. Uważam, że to jest coś, za co się ceni, że bardziej cię warto posłuchać. No. Depresję, jak masz deprechę, albo chodzisz do psychiatry, albo masz problemy psychiczne ze sobą, no to cię obniżam oczywiście ocenę i podziel wszystko przez 2 albo 3, zależy. Dlaczego? No bo to jest głupie pytanie, nie? No nie wiem, jak jesteś narąbany akurat, to i powiesz, że jesteś głupi, jesteś debil, no to nie możesz spodziewać się, że ja będę traktować twoje zdanie na równi z tym, jak będziesz trzeźwy. Twoje zdanie, mówisz sobie, dobra, no, pił. Jak ktoś przychodzi z depresją i mówisz, świat jest bez sensu, powinieneś się powiesić, no to też go mniej się liczę z jego zdaniem. Co w tym dziwnego jest? To nie znaczy, że o, ludzie z depresją są niewarci, żeby z nimi gadać. No, ja nie mówię, że są niewarci, żeby z nimi gadać. Ja mówię, że nie warto się przejmować ich zdaniem tak bardzo. Przejmuj się, ale o połowę mniej, bo gość ma depresję. To znaczy, że trochę nie za bardzo dobrze ocenia wszystko. Póki nie wyzdrowieje, nie będzie sobą, no to słuchaj, ale mniej troszkę. Tak zmniejsz jakby wagę. Jak gość chodzi, cały czas się leczy, albo jest taki, albo ma dwubiegunowość, albo coś tam, no to wiesz, że zaraz raz będzie entuzjastyczny, a raz będzie na wszystko narzekał, albo będzie miał apatię, albo to... No to dlatego trzeba wtedy takich ludzi pamiętać, żeby mniej zwracać uwagę na ich zdanie. Czy to jest takie aż jakieś zła ocena, niesprawiedliwe? Czy nie, ludzi się zdenerwowało, że ja tak na ludzi z depresją bluzgam. Ja nie wiem, czy ta depresja to jest znowu jakaś religia teraz? Święta krowa, że ktoś ma depresję, to trzeba mu się kłaniać i słuchać go we wszystkim. Może to ustanówmy prezydentem człowieka z największą depresją w kraju. On najmądrzejszy będzie. Słuchajmy go we wszystkim. Ej, niech w szkołach uczą ludzie wyłącznie z chorobą dwubiegunową, czy jak to się choroba nazywa. No, tacy, co chodzą do psychiatry przynajmniej 2 razy w tygodniu. Oni powinni być nauczycielami. Bo jeżeli trzeba ich cenić, uważasz, że ja to źle liczę, no to... To nie? Nielogiczne? Bo mi się wydaje, że chyba... Nie wiem, no, może ktoś chce coś tu... No Paweł głupi jest na czacie, mówi tak, a gnojenie ludzi, którzy mają depresję, to już chamstwo kompletne. Paweł, jesteś analfabetą, nie rozumiesz, co czytasz. W tym wypadku nie rozumiesz, co ja mówię w ogóle. Wmówiłeś sobie duperele i wmawiasz jeszcze mi coś, czego nie powiedziałem. Gdzie tu jest gnojenie? Kretynie. Po prostu nie mogę. Mówię, że jak ktoś jest pijany, to go nie słucham. Jak ktoś jest chory i majaczy, to nie robię z tego Biblii. Gdzie tu jest gnojenie? Po prostu... normalnie otwiera mi się. Słucha gość, co ja mówię i opowiada jakieś pierdoły po prostu, no. Chyba, że o kimś innym mówi. Dobra, nie. Nie, do mnie mówi ten Paweł.
dobrze, fajnie, dobrze przynajmniej na czacie przyszedłeś, bo pokazałeś, że masz odwagę, reszta tchórzy nawet na czacie nie przyszła, ale ja cię szpierdzielę. No przecież słuchaj, co ja mówię. To jest problem. Traktuje się dziecko jak dziecko. Czy to jest gnojenie dziecka? Pytam się ciebie, według ciebie. Bo coś tak powiedziałeś, no, gnojenie ludzi z depresją. Gdzie jest gnojenie? Jak nie bierzesz poważnie wszystkiego, co mówi dziecko, mówi do ciebie dziecko, nienawidzę cię, to co, dostajesz depresji, uważasz, że on cię nienawidzi, idzie cię zabić, idziesz do sądu po nakaz, że on się nie może zbliżać do ciebie, bo wierzysz w jego groźbę? Nie, dlaczego? Bo uważasz, że to jest dziecko i jego zdanie dzielisz przez 10. Więc na tej samej zasadzie, jak ktoś ma depresję, to ja jego zdanie dzielę przez 2. Gdzie tu jest gnojenie? Czy w mózgu człowieka, który nie umie myśleć, nie rozumie, co się do niego mówi, jest to gnojenie, czy co? Zrozumiałeś już, czy dalej będziesz mi wciskał, że gnoję ludzi? Akurat się wyżywam na to, bo jesteś reprezentantem tych wszystkich kretynów z Facebooka, którzy też nie zrozumieli, co ja w ogóle mówię. Więc się teraz ciskam jak głupi. A nie przejmuj się, zapomnę za 5 minut. Spokojnie. Nie będę spokojny. Witro mi, Martin, spokojnie. Ale czemu mamy być spokojni? A... krzyczmy se. To nie jest agresywne tak naprawdę. Trochę jest. Nie, to są emocje. Nie lubicie emocji? Boicie się emocji? Nie bójcie się emocji. Emocje są super. Emocje są genialne. Dobra, trochę czasem się, wiesz, człowieka poniesie. No to sobie dobra, widzisz, ej, Martin, masz jakąś dwubiegunowość, dostałeś teraz szału, to ja dzielę twoje zdanie przez 3. Haha, dobrze ci? Dobrze! Powinieneś! O to mi chodzi. Mamy oceniać, kogo zdanie słuchać, na jakim poziomie. Takie jest nasze zadanie. A nie, nawet nie wiem, co ty sobie wyobraziłeś, że do czego jest taki współczynnik. Przecież mówię od początku, do czego on jest. Czy go słuchać, czy nie? Mieć w dupie jego zdanie, czy nie? Czasem masz w dupie. Na przykład też ja uważam, że nieradzenie sobie finansowo, wydawanie za dużo, życie na długu, tak samo sprawia, że twoje zdanie jest niewarte słuchania. Więc się obniżam, dzielę na 2. Ale z drugiej strony, jak masz punkty ujemne, to też dzielę na 2, dlatego że życie w długu z kolei oznacza, że jak, wiesz, tak cię było nie warto bardzo słuchać, to teraz cię tak mniej nie warto słuchać, bo jesteś trochę pod wpływem. Jakby wszystko jest mniejsze znaczenie. Tak, tak sobie to jakoś widzę. No, dlaczego za tytuł magistra, doktora albo profesora obniżam wynik, że nie warto kogoś słuchać, tym bardziej go nie warto słuchać, im bardziej niedawno zrobił tytuł. No to jest dla mnie jest oczywiste, bo jest nadęty. Bo człowiek, co dostał świeżo profesora, albo doktora, albo nawet magistra, albo nawet maturę zdał, no to się trochę go to nadyma. I ten gość pieprzy 3x3, bo myśli, że jest super mądry, nie sprawdza niczego, tylko powtarza po autorytetach, bo tak uczą w szkole, żeby tam jest jakaś religia wierzenia w autorytety. W książce przeczytał, to nawet nie myśli, co przeczytał, wkuli mu, że ma to być święte i powtarza. To przechodzi. Zauważyłem, że jak już ktoś tam studiował 10 lat temu, to już tam, dobra, już ma dystans. Ale świeży gość, to czasem po prostu nie mogę słuchać. Wygaduje, takie potrafią bzdury ludzie po studiach świeżo wygadywać, świeżo z tym głową pełną arogancji, pełne wiedzy, jestem pan, pełen magister. I chodzą po internecie i w ogóle się chwalą, o, zdałam magistra. Okej, okay, jest praca magisterska. Już samo to pokazuje, jak człowiek się nadyma czymś, co nie ma żadnego znaczenia. Rozumiem się cieszyć, że masz prawo jazdy, bo to ci pozwala na tam więcej, ale magister co w ogóle daje teraz? Każdy kretyn może być magistrem w tych czasach. To nie są... Ja rozumiem, może 50 lat temu to coś znaczyło. Teraz? Tytuł naukowy w Polsce? Wiecie, jaki jest poziom w Polsce w porównaniu z resztą świata? A wszędzie na świecie studia idą w dół dramatycznie. Ale Polska to jest totalnie średniowiecze. To jest model edukacji żywcem ze średniowiecza. Jeszcze przemielony przez ten cały PRL. Wykładowcy, którzy jeszcze byli za PRL-u, to pamiętajcie, oni byli sprzed wojny jeszcze. Oni byli trochę mieli no, inne rzeczy w głowach. Inne podejście, inaczej siebie widzieli, ludzi podchodzili inaczej. No ale teraz to już uczą totalnie sieroty po PRL-u w tych szkołach, bez żadnej takich znowu, no nie wiem jak to powiedzieć, systemu wartości, czy jak to nazwać, no takiej, wiecie, konstrukcji umysłowej, ludzkiej jakiejś, no.
Tam są ludzie strasznie nadęci i uczą następnych. Nie, dobra, nie, 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 nie. To jest kwestia oczywiście uznaniowa, ale tu może człowiek inaczej widzieć. Nie, jak to, ja mam odwrotnie, ktoś sobie powie. A ja na przykład jak widzę magistra, to jak jest świeżo po studiach, tego słucham bardziej, bo uważam, że on ma jeszcze świeżą wiedzę w głowie i ona sprawia, że jest mądrzejszy i należy go słuchać. Proszę bardzo, można. Ja kiedyś też tak myślałem, ale zmieniłem zdanie z czasem, ale to jest kwestia dyskusyjna. Tu akurat nie ma kłótni. Tylko do tam depresji się upierdzieli. No i już. Dobra. Czego się chcecie kłócić? Aha! Wiecie, jaki jest argument? Że... nie mogę. Argument ludzi, którzy się... nie podoba im się ten wyznaczanie, wyznacznika, jest taki... Martin, jesteś głupi. Koniec. To jest argument. I to jest modyfikowane na różne sposoby. No, więc to... Ale ogólnie chodzi o to, że ja coś... A co mam ja w ogóle do tego? Wyznacznik ten stosuję ja do wszystkich, nie do siebie. Ja wiem, czy ze sobą warto gadać mi, czy nie, ale ja nie gadam sam ze sobą, tylko z innymi. I w ogóle nawet nie chodzi o gadanie, tylko o słuchanie zdania czyjegoś, czy warto się przejąć, czy nie. I nic więcej, tylko czy mam się przejmować. No więc nie wiem, jakbym zrobił wyznacznik, jak ktoś ma 2 lata... to nie warto się nim przejmować, no to chyba rozumiecie, dlaczego robię taki wyznacznik, bo to nie znaczy, że ja ani im pogardzam, ale najważniejsze jest teraz, że nie ma to nic wspólnego ze mną w ogóle. Co mam ja do tego, że ja to jest zrób inny wylicznik, przelicznik. No nie wiem, dla ciebie są wyżej inne wartości, to se zrób. Znaczy ja mówię, że ten... Nie, jakiś problem ludzie mają, że samo robienie... Nie, że samo... Że to, że ktoś powiedział, że wartościuje to, czy kogoś warto słuchać, a kogoś nie, to już jest źle i to już sprawia, że ten, kto wartości nadaje ocenom, które na niego lecą, to już robi źle. I coś tam jest niemoralnego w tym, głupiego, złego. No to jaka jest alternatywa? Jeżeli mam nie oceniać komentarzy pod moim adresem, to powinienem się już dawno powiesić. Przecież one są dołujące na maksa. Dostaję w ryja od każdego kretyna, który jest w internecie. Choćbym powiedział coś nie wiem jak mądrego, uniwersalnego, akceptowanego przez wszystkich, to się zawsze znajdzie banda potłuczonych, którzy mają ujemny ten mój wskaźnik zupełnie, nic sobą nie reprezentują kompletnie, nic nie zrobili. Możesz sobie wejść na ich profil, na jakimkolwiek portalu, z którego krytykują, zobaczysz, że tam nie ma nic. Albo w ogóle jest pusty, albo dają linki do linków i linki. Albo haha, śmieszne, albo ten był coś. Nic tam nie ma wartościowego. I taki gość przychodzi do mnie i po tym, jak ja napisałem 100 piosenek, twierdzi, że nie napisałem nic wartościowego. No przecież i ja mam się teraz nim przejmować według zasady uniwersalnej wartości zdania człowieka. No to ja mam inne zdanie. Ja się nie zgadzam. Chodź mi to udowodni. Udowodnij mi, że powinienem się przejmować swoim zdaniem. Nie, ja tego nie mam i nie będę miał, bo nie wiem, za długo żyję. I polecam ci, żebyś szacunek albo uznanie czyjegoś zdania, wagę czyjegoś zdania uzależniał od tego, co on sobą reprezentuje. Czyli jak żył, co zrobił, czy coś zbudował, czy coś stworzył, czy ludzie mu są wdzięczni, czy mieszka z mamą też. Bo to może naprawdę pomóc bardzo w tym świecie, w którym nie widać od razu, z kim gadasz, bo przez internet, czy tam zdalnie ciągle się gada, a nawet i ludzie gdzieś tam w mediach, czy są, czy na przykład aktor, o, jest aktor i aktor już nieraz zostaje wyrocznią, no to może warto jest sprawdzić odruchowo tak z grubsza, chociaż czy mieszka z mamą ten aktor i... Czy ktoś mu jest za cokolwiek wdzięczny, czy on tylko jest popularny. Aktor już, aktor to jeszcze tam coś ma zasługę, nie? Bo jak dobrze gra, to już coś ludziom daje. No ale są ci internetowe takie różne ludzie, co już są znani tylko z tego, że są znani. No to ja tu stosuję ten sam przelicznik, to że ktoś ma 10 milionów subskrybentów. Co mnie to obchodzi? Dla mnie to nie jest żadna punktacja. Jeżeli 10 milionów tych subskrybentów jest mu wdzięcznych, bo ich czegoś nauczył, bo, nie wiem, pomógł im się zrelaksować, no może to zależy, no to już tak gorzej, ale może jak coś
nie wiem, to jak już mu są wdzięczni za coś, to już jest może powód, żeby go posłać. Jak coś wartościowego faktycznie zmienił ich życie na lepsze. No ale to raczej rzadko się zdarza, nie? No to wtedy patrzę, no jak gość żyje. Więc jak to jest gość, co jeździ w tym Bentleyu, jest przedsiębiorcą, prowadzi firmy, robi rzeczy, to ja słucham gościa z Bentleya. Oczywiście, jak on się nazywa, zapomniałem. Mój wydawca, powinien wiedzieć. Maciek? Wieczorek? Tak? Nie wiem. Bo mi się teraz kołować i znarobię. Się boję, że go pomylę z kimś innym. Bo już myślę, że... W każdym razie, jest Janek Fior. Robił firmy? Robił. Sprzedawał. Jak coś mówi? Ma punkty. Zrobił coś w życiu? Zrobił. Jak masz dzieci? Wychowałeś je i te dzieci są spoko. Oczywiście, masz punkty. Jakie duże w ogóle dla mnie. Genialny. No, masz dziewczynę już. To już są punkty. Już cię warto słuchać. Dlaczego? Bo teraz byle wypierdek z internetu, bohater, który się boi przyjść, zadzwonić, skrytykować w twarz, nic sam nie zrobił. Takiegoś nie ma dziewczyny na dłużej. On może mieć na miesiąc i ona go pójdzie w cholerę, albo się pokłócą, albo się pobiją w ogóle, albo ją zdradzi trzy razy po drodze. No bo jest, no bo dlatego. Mam tłumaczyć dlaczego? Nie będę tłumaczył. Popatrz w lustro. Dobra, ja nie wiem, do kogo mówię. No może ty popatrz w lustro, a może ten obok ciebie ma popatrzeć w lustro, ale wiemy ogólnie, jak wyglądają sytuacje na rynku łączenia się w pary. No to... Więc dlatego bycie z kimś na stałe i na dłużej, jak widzę, że im fajnie, świadczy o nich, obojgu. Muszą umieć przynajmniej rozmawiać. Muszą mieć szacunek do siebie. No bez tego nie ma szans być, żeby było fajnie. Więc to świadczy o ludziach, no. I nie wiem, nie widać tego? Nie widzicie? Widzicie? Nie. Konrad mówi, dobra, zobaczymy, co znaczacie. Więc myślę sobie tak, że chciałem to powiedzieć też na YouTube. Powiedziałem, napisałem na tym Facebooku, dobra, teraz będzie na YouTube. I niech jest. Mi się zdawało to oczywistości zupełne, ale okazuje się, że nie. Ja idę w poprzek w ogóle jakiejś tendencji współczesnego świata, w którym wmówiono ludziom, którzy nic nie są warci. Nic, bo nic nie zrobili. Nie obchodzi mnie, że oni są, o, ja jestem człowiekiem. Jesteś człowiekiem i co z tego? Co zrobiłeś? Nic, nie muszę nic zrobić. Musisz. Przynajmniej dla mnie, w moich oczach, jeżeli chcę, żebym z tobą gadał, ja będę z tobą gadał, ale ja chcę, żebym ja cię traktował poważnie, żebym słuchał twojego zdania, żebym słuchał twoich rad, żebym cokolwiek zmieniło to w moim życiu, że ty coś powiesz, musisz coś zrobić. Dla mnie to było od zawsze oczywiste, że po to jestem na tej planecie, żeby coś jednak zrobić, zbudować. Ja bym się czuł ze sobą marnie. I czułem się zresztą, tak? Chciałem cokolwiek zrobić. Wartościowego. Bo bez tego się czuję jak jedno z tych słów, co nie wolno ich mówić teraz w tych czasach. Na CP, czy co tam, jakieś litery. Więc to było zawsze zupełnie oczywiste dla mnie, że żeby poczuć się jak człowiek, jak mężczyzna, w szczególności, musisz coś dokonać. Przynajmniej mieć jakiś... Albo przynajmniej żyć tak porządnie. I teraz nagle świat mówi, nie musisz nic. No to dobra, niech ci świat mówi, to gadaj ze światem, ale ja wymagam czegoś, żeby jak ktoś chce szacunku ode mnie, no muszę wiedzieć, że on coś jednak, gdzieś ten szacunek z czegoś wypływa, nie z samego faktu, że on umie oddychać. Dobra, telefon jest, cześć. No cześć, witaj Grzegorz z tej strony. O cześć, co ty myślisz, zbluzgaj mnie, niech ktoś mnie zbluzga w ogóle, czego nikt nie zadzwoni, mnie nie zbluzga, powiesz, że jestem kretynem. Może ty. Słuchaj, no jak chcesz być kretynem, no to jest swój wybór, nie? To nic do tego, nie? Ja już nie wiem nawet. Nie, ja żądam konfliktu, ja żądam dyskusji. Tydzień temu była tak, że ten gość, co go tam trochę krytykowali, on miał przynajmniej odwagę zadzwonić do mnie i gadać ze mną, kłócić się w twarz. I to nie jest łatwe, bo ja mam kilkanaście lat doświadczenia prowadzenia audycji na żywo, a gość no nie ma ewidentnie tyle. Więc powinno się go szanować za to, że się ze mną kłócił, a nie tylko jechać. No dobra. To sorry za przerywnik. To może powiem ci z mojego punktu, z mojego doświadczenia, jak to było, jeżeli chodzi o takie właśnie krytykowanie i tak dalej, bo prowadziłem dość długo firmę w Polsce
No i miałem czasami takich klientów, których no, krytykowali po prostu na przykład moje doświadczenie. Nie zawsze wiedzieli lepiej i tak dalej, no i... No tak. Wiesz, jak się... To wiadomo. No i powiem ci, że... No i ten chyba twój wskaźnik, który wymyśliłeś, to on chyba już dawno temu jest, bo niektórzy już go chyba gdzieś to tam jakoś mają, bo ja po prostu też miałem gdzieś i wyszłem z tego założenia, że po prostu klientów po prostu mogę mieć mnóstwo, jak nie ten, to inny. I później doszło do tego, że miałem w dupie tych klientów, wiesz? I nie brakowało mi klientów i tak dalej, bo no nie można też tak, wiesz, o co chodzi, no. No, masz jakiś oglądających, tak? I co? Każdego będziesz, nie wiem, po dupie całował i każdemu będziesz mu tam nie wiadomo co, że to on cię oglądał. No nie, no po prostu nie. Ale właśnie tak się robi. Właśnie tak, zobacz, że tak robią wszyscy na tym YouTube. Właśnie wszystkim wchodzą w dupę. I to nie tylko oni, politycy, lekarze, wszyscy jak leci. Wiesz, coś na przykład o firmie Dominiki zrobiło tak. Były jedna babka startowała na jakieś wyższe stanowisko, nagle się zgłosiła druga. Wiesz, co zrobiło kierownictwo? Było jedno stanowisko na jakieś, na to, jedno miejsce na to stanowisko, a dwie się zgłosiły. Kierownictwo wybrało obie naraz. I teraz w tej firmie naraz. Wszyscy są naraz, są dwie jednocześnie kierowniczki. Wszyscy są niezadowoleni, ale po prostu bali się komuś powiedzieć nie. I teraz no tak, jest sytuacja najgorsza z możliwych w ogóle. Nikt nie wie, kto ma co robić. No bo ludzie nawet nie wiedzą, co to jest asertywność, że nie potrafią odmawiać, nie? No nie wiem, no jakieś podstawowe rzeczy, jak działa w ogóle. W ogóle, żeby się ludzie zastanowili, zaczęli się interesować jakąś psychologią, cokolwiek. Bo tu po prostu teraz wszyscy siedzą w tym internecie zamknięci w tych wszystkich swoich tam komórkach, budkach i tak dalej. I zauważyłem, że nie, ja na przykład... Dobrze, że mam jakieś swoje otoczenie ludzi, z którymi mogę porozmawiać, ale z tymi młodymi już nie jestem w stanie rozmawiać. Oni po prostu dla mnie... nie wiem, co się dzieje z tym światem naokoło, ale po prostu oglądam, nie wiem, mam syna, który ma tam 16 lat, drugi ma 18, pokazuje mi, jak na jakimś programie TV podrywać dziewczyny, nagrywać to i dostawać za to 8 000 zł tam w ciągu jednej sesji. Właśnie tam są takie godziny. Główne. No kurde, ty. No mówię ci tak, ale słuchaj, co jest ciekawe, jest, że oni na tym zarabiają. Ja to kiedyś myślałem tak, jeżeli stworzyłem firmę, miałem ileś pracowników i stworzyłem kilka firm tak naprawdę i oczywiście też zbankrutowałem, przeżyłem swoje i wyjechałem do Anglii, byłem tam 3 lata, w Niemczech też 3 lata, teraz w Austrii siedzę, z czego jestem zadowolony. I właśnie, ja chciałem powiedzieć, że za bankructwo powinno być plus 10 punktów, bo to człowiek przeżywa, dużo doświadczeń ma i to jest warto rozmawiać dla mnie akurat. No, powiedz mi, ile punktujesz o rozwód? Bo tam nie słyszałem. O, nie dałem tego? Musiałem to, nie wiem, no czy nie. Zapisałem. I robię tak, rozstanie i rozwód, po którym ludzie zostają w dobrych relacjach i załatwili sprawy i żyją w pokoju, to punktuję dodatnio, chyba dużo, chyba z 10 punktów daję za to, bo... No, to ale ten warunek 10, jest ważny dla mnie, bo to są naprawdę trudne sprawy i umiejętności trzeba mieć wysokie, żeby zostać faktycznie w dobrych relacjach. A nie pozabijać się. Tak, dokładnie, tym bardziej, że jeszcze jak są jakieś dzieci czy coś, no to tak, walka jest między rodzicami. I myślę, że jeżeli ktoś wywalczył sobie dobre relacje właśnie z byłą żoną czy z byłym mężem, to powinno być to jakoś naprawdę dobrze punktowane, nie? Ale ja tak mam, ja takich ludzi słucham, naprawdę. Jak ktoś mi opowie taką historię, to ja chcę wiedzieć, co on sądzi o życiu, w związkach i wszystkim. Naprawdę tego uważnie słucham. Także ciebie słucham. Tak. Powiem ci, no ja też troszeczkę przeżyłem i tak dalej. No ale no wiesz, no życie jest życiem, dużo mnie nauczyło, co prawda, no jestem jeszcze trochę młodym wiekiem, bo dopiero tam 38 lat, cały czas się uczę. I wiesz, to chciałem jeszcze poruszyć takie dwa tematy, które tam na początku audycji zrobiłeś, rzuciłeś. Chodzi o te restauracje, to jest jedna sprawa. Tak, bułkę. Jeszcze takie coś, matury żeś tam rzucił i wiesz co, ja nie mam matury, a jestem chirurgiem i można być. O, jak, da się, jak? To jest nowość. No, ale dobra, zacznijmy od tych restauracji, wiesz co, bo siedzę sobie tu w tej Austrii, dobrze mi tu jest. I powiem ci tak, że tutaj też nasz kochany taki rząd otworzył restaurację ludziom, wiesz, i oni mogą sobie iść, zjeść tam i tak dalej, tylko że no, muszą mieć test, albo muszą mieć szczepionkę, albo jakieś tam inne rzecz. I co jest ciekawego, rozmawiam, bo znam tutaj właśnie właściciela, który ma sushi restaurację, ma tutaj ich 6 tych restauracji. I rozmawiamy sobie tak i tak dalej. I on tam okej, bo poszło mu tam delivery, sprzedaje tam, znaczy się na wysyłkowo i jest okej, ale większość jego znajomych, którzy prowadzą restaurację, to ich obroty w
spadły o 60%, bo tylko 40% klientów wróciło, bo 60% nie chce się testy robić. Ale już nie ma dopłat do tego, że masz mniej klientów. O, rozumiem? Właśnie. Teraz się robi, ten problem wyłazi. Dokładnie. No, to jest taki problem, bo oni wolą mieć zamknięte restauracje, bo im dopłacają 80%, niż obsługiwać 40% klientów. No. To jest w ogóle jakaś paranoja. No i problem, jak z tego wyjść w ogóle. No, jest ten problem jest wszędzie na świecie. I to jest bardzo duży problem, powiem ci, bo ja jeszcze powiem ci z mojego doświadczenia, że jak jest początek właśnie tej całej pandemii, to jeszcze nigdy testu nie zrobiłem, wiesz? I do pory ja też. Sobie spokojnie... I w ogóle ludzie się mi czasami pytają, jak to jest możliwe? Ja mówię, no normalnie, no po prostu nie wiem, czy jestem niewidoczny, czy coś, ale pociągiem sobie jadę do Polski z Wiednia na przykład do Katowic, bo tam pod Badowisko rodzę. I słuchaj, tylko bilety tylko sprawdzają. Cały czas. Przez ostatnim półtora roku. Nawet restauracja jest... Tak? Właśnie chciałem się dowiedzieć, czy są granice, w sensie, że te coś sprawdzają, zamykają, szlabany, czy tak, czyli jest tak, jak było w Europie, czyli że nie ma właśnie... Jest tam. Wiesz co, jak jeździsz samochodami, to są jakieś obostrzenia, jakieś tam trzeba zgłaszać, że jedziesz do Austrii, tam system ci to... No wiesz, to są takie różne takie rzeczy przygotowane po to, żeby rząd wiedział, gdzie dajesz kroka, nie? Tak naprawdę, nie? Powiem ci jeszcze taką powiem ci ciekawostkę taką, bo mam kolegę tutaj, który zajmuje się programowaniem i u nas sklepy takie, nie powiem, no markowe takie jakby markety, powiem tak, testują nowy system, gdzie w wózku masz chipa i każdy człowiek widoczny jest tak jakby w telefonie i do tego 5G wykorzystują i widzą, jak ty się poruszasz w ogóle w tym sklepie. I było w tym sklepie jest niesamowite, bo tam jest internet wyłączany. Nie masz internetu w ogóle. Ale oni widzą, co ty robisz. Tak, i to jest w ogóle startup taki, żeby poprawić tak jakby, no powiedzmy, poprawić obsługę, a tak naprawdę to jest po to, żeby oni dokładnie już wiedzieli, jakie mamy... Co potrzebuję, jakie właściwie, no wszystko takie różne rzeczy. Nie uwierzysz, jak to działa w tym sklepie. Podchodzą 3 osoby do kasy, 4 i od razu jest pipi, otwieramy kolejną kasę dla was. Także jest niesamowite. Bardzo sprawnie. No. Aha, jeszcze tak, powiem ci jeszcze, jak zostałem chirurgiem bez matury, bo powiem ci, że zrobiłem zawodówkę, zrobiłem później eksternistyczną taką szkołę, jakąś ogólnokształcącą, czy coś takiego. No i poszłam, miałem mieć maturę, tylko raz zapomniałem o tej maturze w ogóle, bo prowadziłem firmę i wiesz, jak masz się 15 osób pod sobą, no to no można czegoś zapomnieć, nie? Bardziej maturę. No i później na drugi raz to mówię, dobra, to na pewno zrobię tą maturę. No i poszłam sobie w góry, na górę Żar, leżę sobie tam na tej trawce, słoneczko świeci, a moja właśnie jeszcze małżonka wtedy mówi do mnie tak, ty, a ty nie masz matury dzisiaj? O, mówię, o kurczę, no mam. No i nie zrobiłem tej matury. Ale to jest właściwe podejście do matury. Właśnie jest tyle warta z grubsza, że można zapomnieć. No nic nie. Dobrze. Wolałem siedzieć na tej górce, na tym Żarze, patrzeć na ładne widoki na Międzybrodzie i być ze swoimi synami, ze swoją żoną i po prostu ten czas, zamiast siedzieć sam, to z rodziną być. No właśnie. I tym bardziej, że nie było mi to potrzebne, nie? I takie historie ja lubię. Tak, no, że ludzie widzą, że można, że nic się nie dzieje, że nie umarłeś, bo nie ma matury, że w ogóle masz spoko życie. Także mi to w ogóle nic nie dała ta matura i powiem ci jeszcze jedno, w ogóle moi synowie, którzy... Moi synowie, którzy na przykład uczą się teraz też, bo jeszcze tam, no powiedzmy, że do 18 roku życia próbują jeszcze coś tam w tym systemie zobaczyć, no to oni podchodzą do mnie i mówią, oni wiedzą, jakie mam do tego jakby podejście, no i mówią tak do mnie, że jeden tam jest dobrym informatykiem i mówię do niego tak, słuchaj, nie interesuje mnie, co będziesz miał z biologii, geografii, z historii, czegokolwiek mówię. Tylko ucz się te przedmioty, które ci się podobają. No to angielski perfekt, matematyka zajebiście, informatyka, kurwa, naprawia wszystkie komputery w szkole. Przychodzi do mnie nauczycielka i mówi do mnie tak, pański syn zaniża średnią klasową, musi się poprawić. No. Ja nie wiem, ja nie mogę mieć dzieci, bo ja nie wytrzymam z taką nauczycielką. Ja nie wiem, co jej powiedziałaś, bo naucz mnie, co się robi z taką nauczycielką.
Wiesz co, ja w ogóle zeszłem w nią polemikę, tak troszeczkę porozmawiałem i widziałem, że to do niczego nie prowadzi, no właśnie. Uciąłem tą rozmowę i poszłem sobie do pani dyrektor, którą bardzo dobrze znam, bo pani dyrektor mnie zna, bo gdyby nie ja, to by nie mieli w ogóle żaluzji pionowych, rolet w całej szkole, bo po prostu ja im zrobiłem te żaluzje za darmo, bo wiedziałem, że moi synowie tam chodzili i chodzą dalej, więc zrobiłem im to po prostu z takiego, wiesz. I porozmawiam i o dziwo dyrektorka, która już jest na emeryturze, przeprosiła mnie, powiedziała, że ta pani po prostu jeszcze pamięta komunę. A ja mówię, ale pani też pamięta komunę. A bardzo ładnie wybrnęła. No tak, takie określenie. Bardzo jeszcze pamięta komunę. No. Dobrze. Ale ona powiedziała, przeprosiła mnie także mój syn do tej pory za nie za średnią klasową, drugi robi to samo. Także nie przejmuję się tym i wiesz co, i oni tak samo ten twój wskaźnik po prostu próbują go właśnie też, oni mają w dupie co nauczyciele powiedzą po prostu przedmiotów i tyle, nie? Także to jest. A powiem ci jeszcze, jak zostać chirurgiem. Jak zostać chirurgiem bez matury? Jak? No, bardzo fajna rzecz i powiem ci, tak zostałem chirurgiem bez matury, bo jakby powiedzieć tak, jak mi urząd skarbowy zamknął firmę, no to się trochę skurbiłem, bo musiałem trochę zwolnić tych ludzi i tak dalej. Co prawda po 4 miesiącach odwiesili mi wszystko, nic mi nie zrobili, tylko znaleźli 8 groszy różnicy na jednej fakturze. No i no trudno, no. 8 groszy różnicy, problem. Afera 8 groszy. Zapłaciłem karę. Tak, karę zapłaciłem. Karę? 80 chyba złotych. Za 8 groszy? No. Tak, bo tam znaleźli, że to była ważna faktura, bo to była faktura, która, no, bo tam miałem hurtownię kawy i to była faktura na kwotę 80 paru tysięcy złotych i właśnie 8 groszy tam było. 8 groszy. No, stwierdziła pani urzędnik, że przy tak dużych kwotach, no, ona musi, nie może tego zostawić bez kary, musi coś tam nałożyć. Ja mówię, dobrze, no to niech pani nałoży. Nie, pamiętam. Z Kamilem Cebulskim wtedy rozmawiałem, bo on jeszcze tak coś podpowiadał wtedy, jak w ogóle kontrolę mają. Ja w ogóle się tego uczyłem, słuchaj, bo ja dopiero jakiś czas Kamil tam coś opowiadał, jak kontrolę mają. Ja byłem w szoku, że mogą być tak kontrole, a wiesz, a ja do nich podchodziłem, jak oni Bóg, a ja taki malutki tam, nie? A teraz to ja bym, wiesz, inaczej to traktował, nie? Kamila Cebulskiego warto słuchać w temacie kontroli. On ma doświadczenie chyba największe w Polsce. On się po prostu uwielbia te kontrole perwersyjne. Nie, on szuka problemów sobie, żeby się zbierać doświadczenia. No, także go muszą nienawidzieć chyba kontrolerzy całej Polski. Dokładnie, nie? Także wiesz, no i tam się troszkę tam obtarłem, ale to już było tak, by powiedzieć, po ptakach się to mówi, że jak mi już ta firma po prostu upadła, no to wtedy zaczął się interesować w ogóle, jak prowadzić firmę w kraju dziadów, że tak powiem, zacytuję pana Kamila. Tak, bo to jest, naprawdę to jest... Ja nic nie wyobrażam, żeby w jakimkolwiek kraju, no może u ruskich gdzieś, dawać kary za 8 groszy brakujących w wielotysięcznej fakturze. W ogóle co? Jakie kary? W ogóle, że kary? To, czy co by nie mówić o Anglii, różne wady swoje ma, ale czegoś takiego nikt tutaj by nawet nie zrozumiał, co ty mówisz. Jak to karę przede wszystkim? A potem o ile? 8 groszy? To się jakby nie mieści tutaj w standardach postępowania w ogóle. Tak, ale wiesz co, dam ci taki mały przykład, porównanie urzędnika w Polsce, mniej więcej tak to wyglądało, ale byłem też w Anglii, prowadziłem sobie tam taką małą działalność też związaną z wynajmem samochodu, bo miałem 2 samochody, wynajmowałem je i wiesz co, dla mnie to była nowość, bo nie znam dobrze angielskiego, tam mi jakieś tam prowadzili te faktury i tak dalej, nie było tam dużo, ale dorabiałem sobie po prostu tym wynajmem. I wiesz co się okazało, że ktoś sobie tam pomyliła, no i pani mnie Pani z urzędu, jeszcze wtedy tych urzędników było więcej, zaprosiła mnie w ogóle, że ma jakieś nieścisłości i chciałaby ze mną porozmawiać. No czyli kontrola skarbowa, nie? Słuchaj, umówiliśmy się w ogóle w bibliotece. Także przyszła pani do biblioteki, ja przyszłem do biblioteki, usiadłem. Ona w ogóle mnie pierwsze co zrobiła, to mnie przeprosiła, żebym się nie denerwował, bo ona nie wie w ogóle, jak to podejść, czy co się stało, czy ona się pomyliła, czy ja. No i podała mi, że tam rzeczywiście była tam jakaś niedorzeczność i w ogóle ja jeszcze ten angielski nie taki, ja przeprosiłem, że ja źle też mówię, ale myśmy się dogadali, tam było okej. I wiesz co, ona mnie przepraszała za to, że w ogóle robi kontrolę. Brzmi jak w Anglii, tak, oni przepraszam, że... Oni mają szacunek, zwykle, zwyczajnie szacunek do ludzi, a do przedsiębiorców podwójny. Tak.
Mają, naprawdę. Dokładnie, bo oni od nich żyją, powiem ci. Tak, oni to rozumieją. Bo to co tu nie rozumieć? Naprawdę to rozumiem, że przedsiębiorcy są mega ważni dla każdego. Dokładnie. Także... I w ogóle ja zauważyłem, jak tam w ogóle, wiesz, no, ja też jak handlowałem właśnie międzynarodowo, to u mnie był problem, że się prawo w Polsce bardzo często zmieniało. Mhm. A jak prowadziłem na przykład działalność w Anglii i przyszły do mnie list, że w moim przypadku zmieniają jakąś punktację VAT-owską na jakimś tam tym i pytanie było tak, czy zgadzam się na starą jakąś tam tą VAT-owskie rozliczenie, czy chcę tą po nowemu, ale ta nowa rzecz dopiero wchodzi za 2 lata. Czyli ja mam 2 lata na to, żeby sobie przygotować firmę, siebie i tak dalej, na zmianę prawa tak naprawdę, która to była jakaś delikatna zmiana. A u nas, nie wiem, w nocy coś tam, nie wiem, wyskoczy jakiś gość na mównicę, mówi, słuchaj, kuźwa, ty, dopierdolmy tym, nie? No dobra, no to fajnie. No i już przygotowane. No i dosłownie, wiem, jest tak, nawet, ja mówię, że to nie jest przykład. On mówi naprawdę fakty, które się działy. Na przykład często jest tak, że w grudniu przed Wigilią zmieniają jakieś wysokości opodatkowania, także ludzie muszą zdążyć w następnym roku zmienić kasy fiskalne, nie? Czyli mają na to tydzień od Wigilii do Sylwestra. I tak robią w ogóle. I nie ma informacji, nie wysyłają do przedsiębiorców. Musisz się dowiedzieć z telewizji. Wszystko. Także jeżeli słyszę na przykład, jak mówisz, żeby zachęcasz ludzi, żeby popróbowali sobie troszeczkę właśnie tą emigrację. Ja powiedziałem już dawno, nieraz tam na spotkaniach, mówię tak, słuchajcie, jeżeli chcecie porównywać do czegokolwiek Polskę i polski system podatkowy i polski system zarządzania w ogóle państwem, to musicie odwiedzić przynajmniej 1-2 państwa przez kilka lat albo przez jakieś kilka miesięcy i porównać podobnie, jeżeli będziecie tam prowadzić albo tam żyć, nawet iść do zwykłej pracy, powiedzmy na jakiś tam, nie wiem, na taśmę. Tak, nawet ale już grzebnąć głębiej w system, tak. Tak, grzebnąć głębiej i wtedy sobie wypowiadajcie, czy rzeczywiście tak dobrze jest w Polsce, jak teraz przyjeżdżam do Polski i słyszę, Jezu, już nigdy tak dobrze nie było, żeby ktoś zarabiał tyle pieniędzy w Polsce. To myślę, że nie wiem, skąd ci ludzie biorą, to jest jakieś zupełnie powierzchowne liczby biorą, cytują, a zupełnie pomijają takie praktyczne, życiowe sprawy. Nie wiedzieli, o czym mówią w ogóle. Tak to, I wiesz, i powiem ci, że najlepsza argumentacja ostatnio była, rozmawiałem, z moją mamą rozmawiałem, bo ona tak troszeczkę tak porównała mi to w bardzo fajny sposób. Mówi do mnie tak, słuchaj, jeżeli pracuje mąż, zarabia tam na rękę 4000 zł i żona pracuje w Biedronce przysłowiowej na kasie i dostaje 2500, mają 6500 do wydania, to oni sobie teraz żyją jak królowie w Polsce. Tak mi to się tak to działa, jak królowie. Krowie maseczek. Dobra. Pytanie, bo najważniejsze, nie powiedziałeś przecież, jak zostać chirurgiem bez matury. No właśnie. Jak zostać tym chirurgiem? No i wiesz, tak mi się zdarzyło, że troszeczkę tam liznąłem tej Anglii, wróciłem do Polski na rok, bo pomyślałem, że jak się nauczyłem już od pana Kamila Cebulskiego, jak prowadzić firmę, to sobie myślę, wrócę na chwilkę do tej Polski, otworzę sobie jakąś tam firmę, ale coś mnie tam potknęło, mówię, słuchaj, a to może jeszcze się zatrudnię i zobaczę, to może się coś bardziej zmieniło i zatrudniłem się jako nieruchomościak, jako przedstawiciel tam i jak zauważyłem, że dalej się nic nie zmieniło, tylko na gorzej, no to stwierdziłem, że jednak wyjeżdżam po prostu do Austrii. I teraz jak wyjechałem do Austrii, wyjechałem do Austrii, to zaczął mnie interesować, miałem jakieś problemy zdrowotne i zaczęły mnie tam interesować jakieś właśnie takie rzeczy zdrowotne i zostałem, uleczony pewną chirurgią fantomową, na fantomie. Fizyka kwantomowa i nauczyłem się po prostu nowego zawodu, czyli jestem chirurgiem fantomowym, robię w ogóle operacje fantomowe i co się okazuje, że to może się każdy nauczyć, efekty robi, nawet nie wiem, w tej szkole, co ja się uczyłem, byli w ogóle lekarze, w ogóle oni się bali, żeby broń Boże zdjęć im nie robić, żeby oni tego, bo ich wyrzucą, wiesz, systemu całego, nie? Rozumiesz, nie? I nauczyli się po prostu robić też takie tak zwane
właśnie te operacje fantomowe, robi się to na energii. I słuchaj, i nagle się okazuje, że ludzie zdrowieją. Nie wiem, jak to działa, ale działa. Ludziom pomaga. Nie wiem, bóle kręgosłupy, jakieś różne urazy, raki nawet się leczą. Ja mówię, jak działa? To działa, mówię. I w ogóle bez matury mam, takie, wiesz, te wszystkie papiery zrobione chirurgii. I słuchaj, i mi to wystarcza. Papiery są do tego? Normalnie... A jak tak, są te kursy, papiery, czy coś takiego? Aha. Tak, są papiery, bo to taka pani tam, Nora Nick wymyśliła. Jest jeszcze taka pani tam z Rosji, która to wymyśliła. I to się okazuje, że ludzie coraz bardziej nie wierzą tej naszej medycynie takiej typowo, takiej konwencjonalnej, że tak powiem, że idziesz tam do doktora, o, weźmie ci 300 zł, powie ci, jak cię wyleczyć. No, on nie chce cię wyleczyć, tylko on chce cię leczyć całe życie, żeby zarabiał na tobie, nie? No. A tutaj właśnie jest coś takiego, że się, Ale tutaj, ci, też, tutaj też może wleczyć, żeby nie wyleczyć. To tak samo może być. Tak. A w ogóle, w ogóle w Anglii mają... W Anglii mają fajne w ogóle te szpitale, nie? Bo była taka, nie wiem, jak wtedy byłem w Oksfordzie, akurat mieszkałem, tam dosyć, no długo, przez 2 lata w Oksfordzie mieszkałem, Abington na chwilkę też tam byłem. No i powiem ci, że tam były w ogóle fajne rzeczy, mówią o, że jak idziesz do szpitala, to znaczy nie wiadomo, czy już wyjdziesz z tego szpitala. No bo to prawda jest, no. Chyba to w każdym szpitalu tak jest. Także ja unikam bardzo. No. Ale te to mnie nie, musiałbyś mnie długo przekonywać do tych fantomowych, bo nie jestem tutaj, nie znam się na tym, nie, ale sceptycznie ja, brzmi. Nie. Powiem ci inaczej, ja nikogo nie chcę przekonywać, mi to fajnie pomaga, jak mi pomaga, to pomaga i powiem ci, że nie chcę... I od tego momentu, jak mi ktoś zada pytanie, czy nie chciałbym wrócić do moich tam firm, które prowadziłem, bo na przykład jedna z tych firm dalej istnieje, bo tam... Przejęli ją po prostu moi bracia, rozkręcili ją no dosyć mocno, bo już jest teraz ponad chyba 50 pracowników, czy nawet więcej. No i dają sobie radę, ale wiesz co, obserwuję ich, w jakich realiach Polski prowadzą tą firmę. Nic się nie zmieniło i jeszcze na gorzej jest. Jest to prawda. Także powiem ci, no ja się nie dziwię, że ty też jesteś, chyba w Londynie jesteś, nie? Tego ja kolejnego. Jestem blisko Londynu, jestem w Southampton. No to tam niedaleko. No tak, ja sobie tam jeżdżę na manifestacje ostatnio. Aha. A powiem ci, że ja też byłem ostatnio na manifestacji we Wiedniu. Bardzo fajna bata z COVID-em. W ogóle w telewizji mnie pokazywali. O, jaka była? Była? Kiedy była? To powiedz tak tylko w skrócie, bo w sumie to ja muszę kończyć już. Ale w skrócie, o co chodzi z manifestacją? Jaka dusza? Kiedy była? Powiem ci, jak było, bo tego w ogóle nie dawali w telewizji. Bo wiesz, dlaczego nie dawali? Bo policja, która, tak jakby powiedzieć, obsługiwała całą tą manifestację, poszła razem z nami. to już grubo się dzieje. No ładnie. No i poszła razem z nami, no to sobie myślę, no to fajnie, no to jak idziemy. No to i oni zadowoleni razem drptaliśmy, razem przeszliśmy całą manifestację. Ludzie się, no bo oni też po prostu też są ludźmi. Tutaj maseczki są, ale tutaj jak nie masz maseczki, nic za bardzo nie powie, no bo już jest to za bardzo męczące, nie? Tak, no że, jak wagi, to jest ciekawe. No. A właśnie to może i wszędzie. Zobaczymy, czy się cofnie. Ale jak duża była? Była taka mała, nieduża, duża, paraliżująca całe miasto, czy jak? Nie, to była bardzo duża, bo jak na Wiedeń, to sparaliżowało w 1/4 Wiednia, bo akurat czyli duże. Było tam bardzo dużo, powiem ci, tyle osób naprawdę, to nawet nie wiem, czy jeżeli jest Sylwester, czy coś, to tyle osób przychodzi. No nie ma tyle. Ciekawe, o tym też nie wiedziałem. W mediach unikają w ogóle mówienia o manifestacjach, które są ogromne w porównaniu, przecież... Nie łapię tego, jakieś terrorystyczne wydarzenia czy coś, była manifestacja, wszyscy o tym gadali. Ja teraz duże i nie ma nic. No bo jest, ja ci mówię o ostatniej manifestacji, która była taka duża, która myślę zorganizowana była tak naprawdę zrzucona w internecie, ale ona była tak, że była zgłoszona i normalnie była, a teraz od tej manifestacji tak się uspokoiło, że wiesz, no ludzie mają większy ten luz, później im to tak, wiesz, niby podblokowali i tak dalej. No troszeczkę jest problem z tymi szczepieniami, bo ludzie, nie wiem, jakoś tak ten naród tutaj austriacki bardzo lubi być podporządkowany. Nie wiem, czy chyba takie zaszłości tak, właśnie, i to zostało. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak. No, że jednak, no nie ukrywajmy, Austria jest państwem policyjnym, na każdym rogu jest, jednak mały jakiś komisariat policji jest. I no dzięki temu też jest taki porządek tutaj, nie? Ale jeżeli, ja powiem tak.
Ja się dostosowuję do tych warunków życia. Jest jak w więzieniu i to prawda jest. Tylko, że w tym więzieniu się dobrze żyje. No, to jest dobre więzienie. No, może się żyje. No, nie, są plusy także, tego porządku faktycznie. Pogadamy. Dobra, musimy kończyć. To racja. Okay, dobra, to dzięki. No. Dzięki bardzo. No, na razie. Na razie. Zapomniałem włączyć wcześniej po prostu Skype'a, znaczy on był, ale było złe konto i ktoś dzwonił i dzwoniło w buroki. Ale już za późno, bo ja już idę jeść. Więc na razie koniec audycji, która była dzisiaj strasznie długa i olbrzymia. I przypomnę, były tematy o Bułkensie i były tematy o tym, ile kosztuje namiot fundowany przez państwo. I był temat, jak działa magiczne dokumenty, jak działają w Polsce. Tak działają, magiczny dokument na koniec. I był wskaźnik, który wywołał troszkę rozmów, ale dzięki za przyjście. Kto to tam mnie bluzgał? Kto to tam był? Ja go tutaj uczczę, że przyszedł i okazał się odważny, chociaż nie zadzwonił, a może próbował, tylko to może być moja wina, że Skype akurat nie działał. Paweł, dobra. Kurde, mógłbym mnie zbluzgać, a ja przegapiłem. Następnym razem mnie zbluzgasz, nie ma problemu. Ja tu jestem ciągle, więc można wpadać w poniedziałki. Czekajcie, czy to się jakoś subskrybować? Ja muszę zacząć mówić, że subskrybuj i wtedy będzie subskrybuj. Da się jakoś, że tak błąd zasubskrybuj, żeby była audycja na żywo tylko? A inne rzeczy też zasubskrybuj. Piosenkę pyknę. Idę właśnie, mam tu plan, biorę gitarę, idę się uczyć piosenki o Counter-Strike'u nowej, co ona już jest i jest fajna, ale tylko jak się jej nauczę grać dobrze i śpiewać, bo ona trochę trudna jest. Więc jak się nauczy, to będzie i będzie śmiesznie. Ja wiem, że to nie jest jakieś dzieło sztuki, ale jest śmieszne, a ludzie lubią się bawić. No, ja też się lubię bawić, poza tym są wakacje. Wychodzę, dzięki za wpadnięcie, za słuchanie. I będą... dobra, Szalki jeszcze na czacie rzucił. O, wreszcie, pierwszy w ogóle pomysł na nowy modyfikator, prowadzenie firmy w Polsce, 10 punktów. I za każdy rok 2 punkty. No może to być dobre. W sumie to ja trochę tak mam. Jak ktoś prowadzi długo firmę w Polsce, to tak, to w moim gdzieś tam, no powinienem to dopisać, to jest racja. Jest punkt za każdy rok prowadzenia firmy w Polsce. Ale bez dotacji, nie liczy się. Także żadnych dotacji, pomocy od państwa i polegania na przemocy. Czyli na przykład, że ktoś przychodzi do ciebie, bo musi, bo mu państwo kazało, nie liczy się. Handel maseczkami, nie liczy się. Szczepionki, nie liczą się. Wszystko, co jest przymusowe, się nie liczy i dla mnie to jest ujemne. To nie jest człowiek, z którym chcę gadać, to jest człowiek, który umie wykorzystać zamordyzm i to nie jeszcze nie znaczy, że ja chcę jego słuchać. No, także u mnie to nie ma. Znaczy, no nie, on coś powie, tylko on będzie mówił na podstawie własnego światopoglądu, który ja już wiem, że opiera się na przemocy i dlatego wolę go nie słuchać wtedy. No, na tej zasadzie. A jak ktoś mówi, bo już prowadził firmę przez rok, o, to musiał mieć przygód. Już za same przygody z tymi kontrolami, biurokracją, to już faktycznie ma, to już jest wart posłuchania, to już coś musiał przeżyć i wytrzymać i dożyć. Dobra, to w każdym razie, ja myślę, każdy ma gdzieś tam w głowie. Każdy, kto ma jakieś taką już trochę trzeźwość życiową, to ma taki swój wskaźnik. MZD... Jak się nazywa ten wskaźnik? MDTZ. Mam w dupie twoje zdanie wskaźnik i może sobie go inaczej nazywa. Na pewno sobie go ciut inaczej liczę, ale z grubsza chyba każdy ma, nie? Ale właśnie coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodszych, uważa, że nie istnieją takie wskaźniki, że wszyscy są na równi. Uwierzyli w te pierdoły po prostu, uwierzyli w jakieś głupkowate komunistyczne gadanie, że każdemu według potrzeb, że każdy jest tyle samo wart. Nie wierz w te głupoty, nie jest. I że trzeba sobie zasłużyć. Dziwne, że ludzie to traktują jako minus. Dla mnie to jest ulga. Jak gdzieś odkryłem, że tak naprawdę ludzie się różnią i ludzi należy inaczej wartościować. Tak sprawiedliwie oczywiście, albo wcale, bo niesprawiedliwie oceniać to jest bardzo zły pomysł. Ale tak, no nie, to nie jest wartość, że przecież ja nie oceniam życia, ale musisz wiedzieć, czy z kimś robić interes, czy nie, czy brać sobie do serca czyjąś krytykę, czy nie.
czy w końcu być z kimś, na przykład żoną, a mężem, albo chociaż zaprosić do łóżka na 2 godzinki, to i tak jakoś musisz to ocenić i jeżeli oceniasz tylko po tym, czy ma odpowiednio modne ubranie, albo wygolił się w miejscach prawidłowych, czy ma fryzurę taką jak obecny idol na YouTube, to jesteś strasznie głupi i źle na tym wyjdziesz. No. To nie jest... Głupota jest fajna, ja lubię, tylko problem z głupotą polega na tym, że konsekwencje przynosi strasznie nieprzyjemne. To jest jedyny problem z głupotą, bo poza tym jest śmieszna, jest luźna, jest w ogóle wesoła. Super jest głupota. Poza tym, że ma konsekwencje, jest bardzo nieprzyjemne i potem już nie jest wesoło, tylko jest źle. No i to jest mój jedyny problem z głupotą. Poza tym to ja bardzo lubię. To tak jak z komunizmem. Ja uwielbiam w ogóle, jestem fanem komunizmu pod warunkiem, że ktoś za to płaci, kto ma nieskończoną ilość pieniędzy na przykład i pod innymi takimi innymi warunkami, że nie ma konsekwencji różnych takich złych. Ale poza tym to bardzo piękna idea jest i ja bym był gorącym zwolennikiem, gdyby tylko to działało. To tak samo głupota, ja bardzo lubię, jeżeli by działało. Tylko nie działa taki detal, no ale to jest dla mnie ważny ten detal, bo jestem czepialski i czepiam się takich różnych detali, jak konsekwencje na przykład, jak skutki, przyczyny, takie. Nie wiem, że się nie mówi o takich rzeczach, ale ja powiem, żeby chociaż jedna audycja była w internecie, gdzie ktoś mówi, że trochę chamsko robię, bo jak już ja prowadzę taką audycję i ludzie nagle dostaną te skutki własnej głupoty, to nie będą mogli powiedzieć, ej, nikt mi o tym nie mówił, nigdzie tego nie słyszałem, nikt o tym nigdy nie mówił. Bo powiem, halo, ja mówiłem od lat, że ZUS padnie, że nie ufaj państwu, że bądź odpowiedzialny, że wyprać się od mamy. No, mówiłem, i co powiesz wtedy? A, to co zawsze, o Martin, to był głupek, jego nie, i tak lepiej było nie słuchać. No, jak chcesz, wychodzę, do następnej audycji, cześć. Jak się stąd wychodzi, ale przyjdźcie za tydzień, chyba będę. A, za tydzień będę już po zdanym albo niezdanym egzaminie z motocyklizmu. Ciekawe jak to mi pójdzie. Na pewno się zestresuję i wywrócę na drodze prostej albo coś będzie. A, nie wiem. Ja tak zawsze gadam, a potem zdaję. Ale w końcu kiedyś nie zdam, żeby nie było. Pierwszy egzamin to ja traktuję jako trening, także ja mogę nie zdać, nic mi się nie dzieje. Spokojnie, będzie znowu za tydzień następny. Tanio jest. Dobra, cześć. Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.